muszę z wami porozmawiać. Dosłownie jestem już prawie dorosła i nie mogę żyć tak jak dotąd. Pójdziesz do lekarza w sprawie tych wzdęć, co je masz? Co? Ja nie mam żadnych wzdęć. Mówię o mieszkaniu w tym domu. Nie mogę spokojnie porozmawiać z Drobusiem, ani przespać nocy bez kopniaka w twarz. To tu chyba co nieco przesadzasz. Więc rozmawiałam z rodzicami i zgodzili się, żebym zamieszkała w garażu. Nareszcie jestem sama. To jest dosłownie zajefajne. No, chyba już pora do spania. Hejka, misiaczku. Jak ci minął dzień? Sorka, ale mam tu Saigon w robocie. No dobra, też nie mam czasu, więc pa! Delikatnie pochylamy się w przód. To jest pozycja w lądzie. Niedobrze, nie możesz tu zostać. Nie! Masz, mamo, rację. Spoko, luzik, naprawię. Ustawić się! Zamiast PCV dałam stal galwanizowaną. Ubikatorek jest niezniszczalny. Super! Janyna, pomoc! Garaż jest chyba nawiedzony. Wynocha. Widzicie? Wynocha. Ja się tym zajmę. O duchu, odezwij się. Duszek wszystko mi wyśpiewał. Na serio to duch? Znaczy, oczywiście mam tu ducha i jak widać chce, żebym się wyniosła. Powiedział, że on odchodzi. Coś mówił o bąkach przy jodze. No podłoga trzeszczała! Jakoś muszę się stąd wyrwać. Tak chcesz z tego wybrnąć? Mam przejechać wam traktorem przez garaż? Tak, w zamian dostanie pan lasagne mojego taty. A jak twoi rodzice każą mi płacić za uszkodzenia? Dam panu kasę, dostaję kieszonkowe. Gorący posiłek plus możliwość demolki czyjegoś garażu. Trudno się temu oprzeć. No to może dzisiaj o 19:00? No i wytałtę. Mogłabym pobić jeszcze pianę, ale na pewno chcesz już lecieć do siebie. Najpierw chcę powiedzieć wszystkim dobranoc. Dobranoc, Honiu, dobranoc, Harmo, dobranoc, Helu, dobranoc, Hirku. Suń się, bo nam zasłaniasz! Weź, teraz muszę zacząć od nowa. Dobranoc, Honiu, dobranoc, Harmo, dobranoc, Helu. Co to było? A niech mnie! Niechcący wrzuciłem wsteczny i rozwaliłem nie ten garaż. Czy dasz mi te lasagne? Rozwaliłem nie ten garaż? Dasz mi lasagne? Aniu, musisz nam się tu teraz napowynurzyć. Dobre, co? Przekupiłam sąsiada, żeby rozwalił garaż, żebym nie musiała w nim mieszkać. Żartujesz chyba. Wydawało mi się, że muszę od was odpocząć, ale okazuje się, że za wami tęsknię. Ale wstyd mi było się przyznać. Błagam was, powiedzcie, że wam też to przeszkadza. Sorka, to przez te kanapki ze stacji benzynowej znów mam wzdęcie. Nie, ja mówię o świerszczu. Ała, no grzdylu. Przepraszam bardzo, ale nic nie widzę. Muszę zapalić światło. Irek! Sorry! No. Irek! O, przepraszam, nie wiem jak to się wszystko obsługuje. Synek, przestań naciskać, tylko pogarszasz sprawę. Gdzie może być jakaś zbiorcza wajcha? O! Skoczę poręczniki do wytarcia kawy. No, chyba odłączyłam. Kto tu kable kładł? To jakaś amatorszczyzna. A moim zdaniem to zostało tak zrobione specjalnie. Patrzcie, co znalazłem. Ten sztuczny świerszcz pochodzi ze sklepu ze śmiesznymi rzeczami. Nasza Hila też tam się zaopatruje. I to ona za tym stoi, to jasne. No co wy, jest na obozie. Czekajcie, zadzwonię do niej. Hej, Kałodzinko, życzę udanego pobytu. I pamiętajcie, motela noga, wszystko się może zdarzyć. Dobre? Dobra, tylko bez histerii. Pójdziemy do recepcji i zmienimy pokój. A skąd za to wiesz, że Hila tego właśnie nie przewidziała? Głosuję za pozostaniem. Trzymaj się, Halu! Wyjmiemy cię! Nie trzeba! Wolę zostać tutaj! Jest bezpieczniej! Chodźmy! Kirek! Weź jeszcze! Ach! Podcięła deski! Harma! Złap mnie za nogę! Mój czworogłowy dźwignie wszystko! Nie dam rady! Mam ręce w galarecie! Zostaję, ale wy kroczcie dalej nieustraszenie! Ja nie! Zawsze trafia mnie w tę dziurkę! Spoko, Loko, idźcie dalej beze mnie! Wolę wisieć tu, niż znów dostać dowcipem! Dobry wieczór panu. Chcemy zmienić pokój. Dobrze, dam państwu 1A. Księżniczki przodem! Miotły. To coś śmierdzi. Prawdziwe 1A jest obok. Nie ruszaj klamki. Pamiętasz, co stało się, Honi? Hej, tam w dole! Chyba mam pomysł. Naprzód! Niczym nie jest! Wylądowałam w cieście! Oczywiście z rabarbarem, na który mam uczulenie! Dłużej tego nie wytrzymam! Zabieram się stąd! Moje biedne brwi! Do piwnicy! To najbezpieczniejsze miejsce w razie zagrożenia! Pralnia. Oj nie! To pewnie pułapka! O kurczę! Już po mnie! Ratujcie się! Idziemy! Pożegnajcie mamę! Tylko błagam, nie mówcie, że to wybielacz. A jednak wybielacz. Idźcie dalej beze mnie. Nie pokażę się nikomu w takim stanie. Dobrze. Narada. Wiem. Padamy jak muchy, ale nie traćmy ducha. Trzymajmy się razem, a jakoś to będzie. Helunia, bierz małą podpakę i poszukaj jakiegoś schronienia. Halo, recepcja? Tutaj Harmidomski. Zjeżdżamy właśnie z synem na dach, ale chyba winda nam się zacięła. Już do panów idę. Tak to jest, gdy się zatłudnia amatoła. Napławione. Udało nam się! Wychowaliśmy chwilę tej konkurencji! Dobra, pierwszy zapnij pasy. Na razie spoko. Dalej sprawdź lusterka. Masakra, źle wyglądam! Nie! W sensie... Zatrzymaj wóz! Nie mogę prowadzić auto w tym stanie! Dobra, dalej. Lekcja 12. Zagrożenia na drodze. Dostrzegasz wiewiórkę. I co robisz? Włącz kierunkowskaz. Nie, to hamulec. Nie, to jest gaz. A to moja buźka. To jest, Honiu, kierunkowskaz. A, to co robi mrugu-mrugu? Jakie mrugu-mrugu? No, to zatem do kręcenia. Do kręcenia? A, więc o to chodzi. Nie mówię do ciebie po Honiemu. Jakiś kraj ma na imię tak jak ja? Nie, w sensie, że nie posługuje się zrozumiałymi dla ciebie słowami. Spróbujmy jeszcze raz. Włącz mrugu-mrugu. Dobrze! I skręć w lewo! Znaczy, pokaż lepszy profil. Oto nić porozumienia! Załogo potrzyma więcej części. To jest pedał hamulca. Co robi pedał hamulca? A lubisz białe kozaczki? Stop! Tak, bardzo dobrze! Gaz, 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 poduszka gazowa! To będzie pedał gazu. Co robi pedał gazu? Botki lata 60. I jazda! Tak! Koniu, jesteś dziewczyno gotowa na wyższy poziom. Przypomnij sobie, jak ćwiczyliśmy. Jazda botki! Białe kozaczki! Jazda botki! Nie musisz skręcić! Lepszy profil! Jestem niezła! Głupie brudy! A gdzie kurczę są wszyscy? Hela, już bardzo wisisz mi ten pedikur? Tak łatwo, to ja tych kluczyków im nie oddam. Dobranoc, Honiu. Zobaczysz, jutro pójdzie ci świetnie. Pa, bracki! Pa, siostra! Pstryk! I ciemno! Nie sprawdzaj lusterek. Zażartuj z tuszy egzaminatora. U nas w kraju jeździ się po lewej stronie jezdni. Och, gdzie się chowasz? Nie podwieźć cię do sklepu z komiksami? Zapach lawendowy, pamiętaj. Nie dzięki. Zaczekam, aż Honia wróci z egzaminu na prawo jazdy z prawkiem w kieszeni. Przecież ona nie zda. Już leć do pralki. A mnie się zdaje, że ona tym razem jednak zda. Nie, nie zda. Już ja o to zadbałam. Słucham? Co? Nic, nic. Hej, zaczekaj. Jak Bonnie Dydy skurczę ci ukochany ciuszek Robercika w 60 stopniach, jeśli mi nie powiesz. Powiem. Być może w nocy, jak spała podprogowo, podałam jej wprost do mózgu komunikaty, przez które znów nie zda, bo jak zda, to będę miała chleb w pokoju. Oszalałaś, kobieto? A jeśli przez te komunikaty coś jej się stanie? Albo kogoś przejedzie. O tym nie pomyślałam. Musimy jechać do tego ośrodka. Szkoła nauki jazdy. Och, całe szczęście, nic jej nie jest. A może zdała? Nie, nie zdała. Osiągi jednak są. Jazda po lewej stronie, niesprawdzenie lusterek oraz żartowanie z tuszy egzaminatora. Masakra. 14 oblań. Do końca życia będę już jeździła kosiarką. Coś ty, Honiu, to nie twoja wina. Jasne, że moja. Tak bardzo staraliście się mi w tym pomóc. Nawijałeś do mnie po honiemu. Wciąż się dziwię, że jakiś kraj tak samo się nazywa. Beznadzieja. Skupiałam się na myśleniu o fajnych miejscach, w które razem pojedziemy. Do sklepów, do tego z komiksami, na ciuchy. Masakra, zawiodłam was. Nie mogę już tego słuchać! Wszystko przeze mnie. Zrobiłam perfidny sabotaż. Sabotaż? W sensie jakby specjalnie podkupiła ci sukienkę. O, jak mogłaś? Przepraszam cię, Honiu, ale wiem, jak ci to wynagrodzić. Kupisz mi kieckę? Fajnie, że dajesz tak Honi poćwiczyć przed egzaminem. Chociaż tyle mogę zrobić. Auto wodne jak łóżko wodne? Na górze róże Mixwager jest gość. Dam ci kostkę swoją i to nie da mi w kość. Śnij dalej, mała. Jesteś właścicielką samotnego serca. Brązowo-włosy z Harmidomu, czy dostarczyłyście swój symbol? Jasne. Nie dałam rady. Mówię wam, nie ma opcji, żeby Seba mnie lubił. Niektóre blondynki zabiłyby się, żeby brać udział w tej grze. Nie możesz się poddać. OMG, Jeniusiu! Tajemniczym wielbicielem jest listonosz! Przekazał mi właśnie tę kopertę. Nie odwzajemniam jego uczucia, więc delikatnie go zczyściłam. Kochane moje H, w trzecim liście wyznam, wielbię wokalizytwy anielskie, pragnę mieć więcej doznań i też lubię wszystko, co angielskie. Harma, na pewno chodzi o ciebie. Czekajcie, Hercia przewidziała też kolejny krok. Czytam dalej. Pora, by tę miłość uczcić kolacją. Spotkajmy się wieczorem w angielskiej knajpce z rockową stacją. Wow, nie chce mi się w to wierzyć. W co ja się ubiorę? Zaraz przyjdę! Sprawdzę tylko, mnie załamał! Kiełba z ziemniarami. O, nigdzie nie widzę Seby. Może zasłania go ten facet w wielkiej angielskiej czapie. Wow, ten facet gada z mamą. A, to tata. Dzieci? A co wy tutaj robicie? Harma dostała list od wielbiciela Seby i mieli się tu spotkać. A my przyszliśmy ją wspierać i zjeść deser. Oj, kochanie, tak mi przykro, ale to pomyłka. To był list do waszego ojca. Czyli Seba lubi tatę? Nie, skarbie, to ja je wysyłałam. Takie anonimy od dawna nas kręcą. Tak się poznaliśmy. Bo kiedyś, dawno temu, zabujałam się w waszym tacie jak wariatka. Codziennie na szychcie, przy przeprowadzaniu ludzi po pasach, zachwycałam się jego głosem. A do tego, gdy usłyszałam, jaki podłapał akcent na zajęciach z angielskiego, było po mnie. Siemanderko, pojawiam się i znikam! O! Bałam się odezwać. Sądziłam, że nie ma takiej opcji, żeby mnie polubił. Więc zaczęłam wsuwać mu liściki do kieszeni, gdy mnie mijał. Po trzecim liściku zdobyłam się na odwagę i umówiłam się z nim tutaj. I opłaciło mi się, bo to proszę, świętujemy 20. rocznicę tamtej naszej pierwszej randki. 20 lat usłane różami. Tak mi przykro, kochanie, że te listy nie były do ciebie. Mam nadzieję, że nie będziesz rozpaczać. No, trochę mi przykro, ale wasza historia jest dla mnie inspirująca. Odważyłaś się zaprosić tatę, to ja uderzę do Seby. Czemu siedzimy bezczynnie i czekamy, aż oni nas zaczepią? Bądźmy pierwsi! Naprawdę musimy to uczcić! Stawiam wszystkim mielonkę! Miałem na myśli tylko swoją rodzinę. To narazka, Seba. Spoko, w kontakcie. Seba. Helu, bądźmy poważni. Ty nie bardzo się nadajesz do dzieci. Że co? Świetnie sobie poradzę! Dzieci mnie uwielbiają! To nie halo! Jeśli dzięki temu przestaniesz mi jeździć po czaszce, to skłonna jestem odpowiedzieć twierdząco. Sami widzicie? Weźcie, dziewczyny! Gramy uczciwie! Ja też chcę sobie zarobić łatwe pieniądze! Do widzenia, państwo Makowscy! Państwa dzieci są w dobrych rękach! To co byście chcieli robić? Bawić się w naukowca! Robić wyklejanki modowe! Słabizna! Chodźcie, pokażę wam, jak się naprawdę zabawić! Dobra, jak zagwiżdżę, oboje wpadacie na ring i zaczynacie zapasy! To jest sport kontaktowy, ale nie aż tak! Cypek, odbijesz się od lin i spadniesz na siostrę jak wściekły obóz! O, tak! Splątałem się! Widocznie nie jesteście jeszcze gotowi na zapasy, bo musicie najpierw nabrać kondycji! Siemanko, babysitterki! Cześć, jak ci poszło? O, super! Wykopasz do parku! Bomba! Wow, mała! Dzięki za dopuszczenie do zespołu. To dla mnie ważne. Widzicie? Chyba nie doceniłyśmy naszej siostrzyczki. Halo? O, dobry wieczór, pani Makowska. Co? Serio? Serio? Wściekły opos? Jasne. Dobranoc. Co się stało? Hela steroryzowała dzieci Makowskich, więc wywalili z roboty nas wszystkie. O nie! Co jeśli spławimy, że sama będzie chciała zrezygnować? A to niby jak? Wystarczy, że trafi na najgorsze dzieci w Koronnych Gniejach. Pięcioraczki Lisów! Są dosłownie z piekła rodem. Paskudy! Straszne potwoły! Małe czorty! To co, mamy plan? Mamy plan! Hej, Helu, masz chwilkę? Wiem, co chcecie mi powiedzieć, lecz nim się wpienicie, pozwólcie mi wyjaśnić. Spoko, nie ma spławy. Rozumiemy cię, siora. Starałaś się udowodnić, że poradzisz sobie z dziećmi. I nie uwierzysz, udało ci się. Serio? Wasi klienci mnie polubili? Dosłownie pokochali. Tak, wiedziałam, mówiłam wam. Czy Czyli zdejmujecie mnie z rezerwy? Tak, właściwie to już mamy dla ciebie nowego klienta. Miodzio, kto to taki? Do widzenia państwo lisowie! No to co będziemy dzisiaj robić? Co słychać? Chwila, moment. Nie miałaś czasem siedzieć z pięcioraczkami lisów? A czyje to są dzieci? To są pięcioraczki lisów przecież. A jak je zmusiłaś, żeby były grzeczne? Bułka z masłem. Najpierw pokazałam im, że jak się będą wściekać, to ja potrafię się wściec jeszcze bardziej. Później wykończyłam je zawodami sportowymi. I ostatnie trzy słowa. System nagród konnych. Iha! Jej, imponujące! W takim razie my już sobie pójdziemy. Nie tak szybko! Co tu jest grane? Po coście w ogóle tu przyszły? My po nic. Tak przechodziłyśmy tędy. Serio? Myślałam, że nam żal, bo chcieliśmy zniechęcić Helę do pilnowania dzieci. Bardzo zabawne, Honiu, lecz żałty to moja domena. Lepiej już chodźmy. Chciałyście mnie wygryźć z branży? Dlaczego? Mówiłyście, że klienci mnie pokochali. No, wprost przeciwnie. Mówili, że steroryzowałaś im dzieci, lecz chyba wszystko już rozumiem. One po prostu nie były dla ciebie odpowiednie, a te są. Żadna z nas sobie z nimi nie radziła, za to ty dajesz radę. Przepraszamy, że chciałyśmy dać ci nauczkę. Ach, nie ma za co. Nieładnie z mojej strony, że próbowałam wam podebrać klientów, więc sorki za to. Bęcki na przeprosiny! No weź! Auć! Trenerko, idziemy do łóżek! Obowiązki wzywają. Fajnie, że już po kwasie. Widzimy się w domu. Spocznij. Żartowałam! Mojej obecności nie wolno spoczywać! Jak wiecie, rodzice kazali mi tu wszystkiego popilnować. To znaczy, że musicie wypełniać moje rozkazy. Każdy, wysoki, niski czy też futrzany i rozumie tylko komendę siad. Zasady Hani. Oto nasz rozkład jazdy na ten wieczór. 6 do 7. Siedzicie na łóżkach z założonymi rękami. 7 do 7:30 popas. 7:30 do 8 pucowanie kantyny. 8 gapienie w ścianę aż do zaśnięcia. Wszyscy skumali? Zrozumiano! Zrozumiano! Ot, maszerować! Holly? A co ty tu? Co się dosłownie dzieje? To jest koniec twojej tyranii. Zamierzamy odzyskać nasze piąteczki. Tyranii? Nie wypieraj się. Przyjemność sprawia ci męczenie i dręczenie nas. Dręczysz. Wydaje wam się, że ja to lubię? A tymczasem, gdyby nie ja, ten dom pogrążyłby się w chaosie i dosłownie w niebycie. Żadne z was nie umiałoby nad tym zapanować. Aha, Hirek by mógł. Mogę? My chcemy Hirka! My chcemy Hirka! Hirek pilnujący? Ha! Nie potrafi nawet kota przypilnować. Co ty powiesz? Rękawica podjęta. Wyprowadzić ją! Nie wytrzymacie 5 minut! Nie. To mnie wybaczysz. Ktoś jeszcze pika? Tak myślałam! Geo, chcesz coś chrupnąć? Mam coś w tylnej kieszeni, weź sobie, proszę. Jeszcze trochę. Au, za bardzo. Brawo, Geo. Hania! Au. Ha, wiedziałam, że 5 minut nie wytrzymasz. To minęło tylko 5 minut? Na dole mamy dom wariatów. Musisz mi pomóc. Nie, wcale nie muszę. Syfon, sam sobie poradź. Nie mogę! Ty jedyna potrafisz zapobiec totalnej katastrofie i utonięciu w chaosie. I w zgliszczach. Oraz? Nie dopilnowałem, by kot zrobił do kuwety. Oraz? Przepraszam. To właśnie chciałam usłyszeć. No to chodźmy. Nie wiem, jak ją ominąć. Wściekła jak bestia. Brokat! Nieźle! Wiesz, o czym mówiłem? Obserwuj. Rodzice wracają za 10 minut! Genialny! No, z wiekiem człowiek uczy się sztuczek. Jutro jest prima aprilis. Moja siostra Hila kocha to święto i daje temu wyraz. Nikomu nie daruję. Pozwólcie, że przybliżę wam problem tym oto filmikiem. Ten żałcik, powiedziałabym, uderzy wam do głowy. A ten jest już trochę zakurzony. Trzymajmy się w paczce. O, łodzina Harmidomskich ma zimne nóżki w galałecie. Nieopierzone w kółko golone. Paranoja, prawda? Geniuszka dowcipów nikomu żywemu nie przepuści. Lecz w tym roku to będzie trochę inaczej. W tym roku mnie Hila nie zrobi psikusa, bo mam doskonały prima aprilisowy plan. Nie ty jedna możesz ludziom płatać figle! Obwijaj dalej! Gdzie moja zbroja? Gdzie jest mój kask? Robuś, musimy odwołać wszystkie kwietniowe wyjścia. Ponieważ Hila z pewnością znowu zgoli mi brwi, a odrastają dosłownie miesiąc. Zlituj się, Halka! Użycz mi miejsca w bunkrze! Trzeba się było przygotować. Od 364 dni mogłaś to zrobić. Proszę, daj mi schronienie! Podnieś rękę do góry, brato, winę cię! W tym roku, mówię, pas, mnie psikusa nie zrobi. Okej. Poważnie? Jeju, nie myślałam, że tak się... Prima aprilis! Wypuścimy cię z klatki 2 kwietnia! Miałeś klatkowy pomysł! Lepszy wróbel w klatce niż gołąb na dachu! Oraz lepiej późno niż w klatce! Masa klata, co? Dobra? Lepiej chodźmy już się położyć. No to po nas Hila uciekła i na pewno jest bardzo zła. Jak to jest możliwe? To jest wiedźma czarodziejka. Tą klatkę muszę oddać do reklamacji. Krycie, ja tam mam swój bunkier. Pozostali lecimy do mnie. Tam nas nie dosięgnie. Co tam, dzieci? Co się dzieje? Hila nam się wymknęła. Uciekajcie! Mieliście ją uziemić. Plan B! Odwrót! Odwrót! O nie! Rozalka już tutaj jedzie! Gorzej już być nie może! A jednak zawsze może. Zaletą tej sytuacji jest to, że spotka mnie już o jeden żart mniej. No tak! Jeśli wyużyję wszystkie psikusy na siebie, to dla Rozalki nic nie zostanie. Hirek! Schowaj się, życie ci niemiłe! Siebie ratujcie. Ja mam zadanie do zrobienia. Spokojnie, dziku, zaplanuję ci pogrzeb. Na początek odminujemy kuchnię. Tędy do kuchni? Ha! Czy ona ma mnie za pierwszego naiwnego? No dobra, jestem gotowy. Przy tym daniu to mi się upiekło. Halszko Harmidomska, wpuść rodziców! W porządku, ale stawiam warunki. Pierwszy, koniec z karaniem za wybuchowe efekty doświadczeń naukowych w obrębie domostwa. Prima aprilis! Czy to pieluchy? Nie ośmieli się. Zgoda na wszystko, tylko nas wpuść! Podpis tu, a tu parawka. Mąka. Ręcznik, błagam! Gdzie ten ręcznik? Płacie, nie poddawaj się, blada twarzy! Jeśli będziemy racjonować żarcie, to chyba wytrzymamy. Co znaczy racjonować? Lata, jak zwykle. Przez nią teraz ktoś musi skoczyć do kuchni po jedzenie. O, zagrajmy w marynarza. O, dobra, pójdę, bo i tak to przegram. W szantach jestem beznadziejna. Ale siostra, nie o to chodzi. Powodzenia! Tędy do kuchni? A, dzięki, strzałko! Dzięki, strzałko! Dzięki, strzałko! Dzięki, strzałko! Przepraszam, Toniu, nie mogę, teraz mam wykład. Aniu, please! Dasz radę. Aha. Dobrze, ale jak zadzwoni niejaki misiaczek, to będzie mi potrzebny. Dość mam tych twoich żartów! O, jak się... Hej, Czarek! Popcorn już idzie! Puszczaj do pokoju! Na miłość Binga Crosby! Co się w tym domu wyprawia? Panie sąsiedzie, strasznie przepraszam za te hałasy. Przeszkadzamy panu? Na pewnie, że tak. Tak się drzecie, że własne begonie przejechałem. 8 miesięcy w piach. Przepraszam, uciszymy się. Tu po prostu dużo się dzieje i... Koniu, pomóż! Wi-Fi padło, gdy film był akurat w najśmieszniejszym momencie. Jestem otwarty na zmiany. Moglibyśmy poczytać albo... Pomożesz nam? Proszę! Hirek, nie mam pojęcia jak działa! Bip. Musicie se zrobić pełny reset routera przez konfigurację LAN. Talent techniczny nie mija wraz z wiekiem. Wypatroszeni. Co by tu zrobić z tymi wszystkimi wnętrznościami? Możesz tu zrzucać! Co? Potrzebuję piachu, żeby trenować piłkę plażową! Sąsiedzie, co mam robić? A ja skąd mam niby wiedzieć? Sama se to rozkmin! Nie umiem! Nie nadaje się! Proszę, proszę! Pamięta pan, jak pana odstawiłam na paradę weteranów? No, fular nieźle mnie podrasował. Dzięki, panie Lament! Życie mi pan ratuje! Co się stało? Przepraszam, siostro. Stworzyłam pącz, który nie będzie zostawiał plam. Okazał się jednak być też wybuchowy. Za to spójrz, 0 plam! Tylko nie spalcie mi domu. Jak sądzisz, mógłbym zestrzelić taki pierścień? Nie! A! Panie sąsiedzie! Sorki, teraz mam drzemkę. Masakra kryzysowa! Nie może pan pójść do domu! A kto tu mówił o łażeniu do domu? Honiu, wiesz może jak usunąć krew, znaczy ketchup z sufitu? Honiu, weź wyłącz ten film! Co znaczy jesteś pusty? Ej, nie uciekaj! O psia kostka! Miłosz? Fiona? Cześć, słoneczko! Mamy dziś dzień relaksu, może wpadniesz? Nie mogę! Mam cały dom na głowie, wszyscy czegoś ode mnie chcą, a ja nie wiem co robić, jestem kompletnie beznadziejna! Beznadziejna? Sorki, to nie brzmi jak Chonia, którą znamy i kochamy. No, przecież w pracy widzimy jak wymiatasz, jesteś tu szefem. W domu masz być tak samo pewna siebie. Myśl o swoim rodzeństwie jako klientach, którzy nie chcą płacić. O, ja cię! Dzięki! Wreszcie wiem, co robić. Jesteście oboje genialni. 5 dla ciebie i 5 dla ciebie. Razem 10 dziękujemy za wizytę. My tu mieszkamy. O nie, bo będę zmuszona wezwać ochronę. I zamykamy. Tata, mama, myślałam, że wracacie jutro. Cóż, nikt nie raczył obwieścić, że to wege renesans, a jam mięsiwo jeno uważał, osiodławszy więc rumaka. Wanzille. Powróciliśmy na zamek. Do domu, który wygląda świetnie, Honiu. Jest tylko jedna dziura w podłodze. Wiedziałam, że moja pracownica miesiąca poradzi sobie jako opiekunka. O, dzięki, mamuś. Dostanę trochę ciasta? A może nadgryzioną gicz baranią? No, gicz barania. Co, po drzemce głodny się robię. Smaczne. Pierwszy raz się umawiacie, prawda? Musisz mieć straszną tremę. Skąd? Cieszę się. Dobrze się znamy i wiem, że będziemy stanowić świetną parę. Klub piękności mógłby wreszcie skończyć. Mam odciski do wymoczenia. Cześć, Harma. I piątka do górę. Ups, spróbujemy jeszcze raz. Nie bardzo wiem, co my tu robimy. To przybij piątkę, partnerko. Proszę Państwa, jako burmistrz Koronnych Gniej mam przyjemność powitać wszystkich na naszej dorocznej grze terenowej! Brawo! Okej, drużyny, macie Macie pierwszą wskazówkę. Do biegu, gotowi? Ups, to nie ten dźwięk. Start! Okej, Hala z Darią są po lewej. Skuterzyca z Heleną spróbują nas zajść z prawej. Idziemy! A! O, rety! Psia twarz! Mówiłam ci, żebyś nie wkładała bieli, Dario! Yes! 100 punktów. Potrzebujemy jeszcze tylko... Sam kryj mnie! Dzięki za pomoc, niedoraj... O, czyż nie słodziaki? No nie wiem, te dzioby wyglądają na ostre. Gotowe? Mamy tuzin jaj. Drób, wyluzuj! Oto wasza kolejna wskazówka. Sorki, że zawaliłam. Farmy to nie dla mnie. Nie ma sprawy. Ja wprawdzie je uwielbiam, ale rozumiem, że nie są dla wszystkich. Może lepiej, jak będziemy unikać laserów i żywego inwentarza. Yes! Uwielbiam żeglować! No, fajnie, no bo kto by nie lubił. Właśnie, podciągnę cię. Musimy jedynie przepłynąć wszerz jezioro. Harmo, podnieś grota. Ten grota. Tuż obok bomu. Ten drąg. Jasne, ten drąg. No i mamy wskazówkę. Strasznie cię przepraszam, Sam. No wiesz, żeglarstwo to... Nie twoja specjalność? To dlaczego po prostu mi nie powiedziałaś? Chciałam, byśmy miały coś wspólnego. Ach, nie zauważyłaś, że w sumie to nic nas nie łączy? Ta, zauważyłam. To przypał, bo byłam pewna, że jesteśmy dla siebie stworzone. Ja też. To jak sądzisz, powinnyśmy sobie odpuścić? Cóż, dotarłyśmy aż tutaj. Równie dobrze możemy chociaż ukończyć grę. No wiesz, jak koleżanki. Ta, koleżanki. To może przeczytam ostatnią wskazówkę. W grze terenowej najsłodsze wyzwanie. Kto wygra tę rundę, ten puchar dostanie. Piekarnia jak Lodzianka. Dotarłyście, dziewczęta! Gratulacje! Pokażę wam wasze stanowisko. Ostatnie wyzwanie to pieczenie placka. Powodzenia! Pieczenie to raczej nie moja działka. Okej, 2 kawałki masła. 1 miarka mąki. 2 miarki tłuszczu. I może teraz by to wymieszać? Koniec zabawy. Mamy zwycięzców gry. Skuterzyca i Helena jako pierwsze ukończyły zadania i bonus. Ich placek to pychota. Gratuluję paniom. Cóż, nie wygrałyśmy, ale świetnie się bawiłam. I chyba wcześniej się myliłam. Wiem, że nie mamy wiele wspólnego, ale może mogłybyśmy poodkrywać jakieś nowe rzeczy. No wiesz, tak wspólnie. Ja bardzo chętnie. I następnym razem postaram się nie trawić cię więcej laserem. A ja spróbuję nie opluć cię żadnym sokiem. Hilu, stop! Nie możesz tak siedzieć! Podczas finału tylko na precla. To na szczęście. Ty też, tato, nóżki w precelka. Jakbym wiedział, to bym się przed meczem porozciągał. Żeby cię całkiem nie pogięło, tatku. Hot dogi i lany chrust. Kupujcie hot dogi i lany chrust. Ach, po to tu przyszedłem. Bro. Stop! Nie możesz kupić żarcia u niego, gość przynosi pycha. Hej, Wiki! Dla nas 2 warchlaczki i kilka goferków w stylu kibica. Czyli po waszemu hot dogi z cukrem i bitą śmietaną oraz lany chrust z musztardą. To przynosi szczęście drużynie. Robert Lewand zwiał upiorą! I umieścił jajeczko w koszyczku! A nie mówiłam, że to na szczęście? smak szczęścia. Druga tercja. Okej, zaczyna się druga tercja. Pora na przebiórkę. Przebiórkę? No, mam koszulkę na pierwszą tercję, koszulkę na drugą tercję i na trzecią tercję, więc właśnie. Punkt! 2 do 1 dla naszych! Dobra robota! A co ja miałem z tym wspólnego? Zespołowy wysiłek. Im więcej nas w jednej koszulce, tym większy fart. Co? Całkiem tu przytulnie. Musicie zostać dla dobra naszej drużyny. I punkt dla drużyny upiorów! Nie zadziałało. Wszyscy wypadli. Szybko zakładajcie to. Strzela. I trafia! Wiedziałam, że szczęśliwe czapeczki przywrócą nas do gry. O nie, dzieci w czapkach są wszy! Natychmiast je zdjąć! To nie wszy, to tradycja! Gdy gracz trafi 3 razy z rzędu, kibice rzucają czapeczki na taflę. Rzuć czapkę, Edna! Tylko ty zostałaś w czapce, a jesteśmy krok od zwycięstwa! Dosyć! Wypadź stąd! Zdaje się, że jakiś biedny leszcz zalicza wylotkę z hali. To wasza siostra. Trzymaj się, Helu! Nadciągamy z odsieczą! Nie! Dam sobie radę! Musicie tu zostać i podtrzymywać rytuały na szczęście! Jakie rytuały? Wkleiłam spis pod siedzenie! Hej, Hela wróciła! Rozgość się! Helu, zaczekaj! Nie teraz, tato. Wiesz, że zawsze po przegranej potrzebuję 24-godzinnej żałoby. Ale sobie. Bez urazy. Nie chcę teraz słyszeć ani słowa o meczu. Hej, to nasz pingwin! To zły moment, Robert. Chwila, czy ty mówiłeś do mnie? Tak, w szatni nazywamy cię pingwinem. W życiu nie widziałam, żeby ktoś się tak ruszał na locie. A wiedziałbym? Robert Lewand! Maniak z Michigan! Zdobywca obu największej liczby bramek i karnych minut w jednym sezonie! Magazyn hokejowy nazwał cię mięśniakiem o złotym sercu, który uwielbia jazdę skuterem śnieżnym i wędrówki, a w wolnym czasie szydełkuje! Czyli słyszałaś o mnie? Słuchaj, Robert, wiszę drużynie wielkie przeprosiny. Póki odprawiałam moje meczowe rytuały, meduzy wygrywały. Ale jak zostałam wykopana z hali, toście przegrali. Ależ nie przegraliśmy, wygraliśmy. Co? Jak? Przecież nie odprawiłam rytuałów. My, sportowcy, faktycznie jesteśmy przesądni. Ja zakładam te same gadki na każdy mecz od liceum. Teraz też mam je na sobie. Ale im dłużej się gra, tym lepiej się wie, że sport bywa nieprzewidywalny. I szczerze mówiąc, to dzięki temu uprawianie go jest takie fajne. Mogę sobie z tobą strzelić selfie? Bo inaczej mi nie uwierzą, jak powiem, że spotkałem pingwina. Jasne! Przypomnij mi, żebym ci kupił nowy ochraniacz na zęby. Dobra, dosyć liści. Zróbmy dobre, stare zdjęcie na huśtawce. Dobra, no to coś innego. Może zdjątko deszczu? Gdzie jest mój deszcz? Zapomnijmy o deszczu, wykorzystajmy traktor. Są fajne, prawda? Wow, to jest dosłownie świetne. I nic sobie nie zrobiłam. Setka lajków? Dzięki, Max. 101 lajków? Dzięki, przypadkowa osoba z obozu. I tak, 101 lajków! Dzięki, ciociu! Możesz spadać, Karolciu, pilnik. O! Boli. Karolcia. Cześć, Haniu. Wiem, że to dosłownie najbardziej niezręczna rzecz na świecie, ale chciałam ci powiedzieć, że wygrałaś. Jesteś lepsza ode mnie we wszystkim już od przedszkola, ale nie mam żalu. Nie chcę żyć wciąż z tobą rywalizując, więc miłych zakupów. Haniu, czekaj! Sądzisz, że ja jestem lepsza? Zawsze myślałam, że jest odwrotnie. No bo dostałaś się do drużyny golfowej na pierwszym roku. Jako jedyna. I masz 10 rodzeństwa, które się o ciebie troszczy. O, nie wspominając nawet o twoich włosach. Ja w życiu nie będę mieć takiej objętości. Moje wymagają 6 suchych szamponów, a nadal są płaskie. Rety, czyli ta cała nasza rywalizacja była bez sensu? No fakt. Te selfie wyrwały się spod kontroli. Musiałam adoptować tego korgi, a jest okropny. A ja wpadłam do grobu 2 razy. To było niedorzeczne. Tak się cieszę, że to już za nami. Ja też. Ej, wpadłam na szalony pomysł. A co jeśli pstrykniemy sobie wspólne selfie i wyślemy? No cudnie. Może takie? Tak, a co nam szkodzi, nie? Wyślij. Fajna fotka z Karolcią. Dostałyście setki lajków. Dzięki, Honiu, ale już mi na tym nie zależy. Prawie tyle, co Bianka i Zuzka. Cześć, Karola. Widziałam. No wiem, myślą, że nas pobiją? Takim przyjacielskim selfie? To się grubo mylą. Hej, dzieci! Są chętni na mały wypad do sklepu ze swoim staruszkiem? Ja! Skończyły mi się skółki od bananów. Chiłek za was mi zużyje ostatnią. Co? Ja nie! Ale jaja. Będę też potrzebować tuzin jajek. Ja też pojadę. Holly zeżarła mi makaron z naszyjnika. Tato, chcesz posłuchać żałtów z pukaniem? Czy kot nasikał mi do kapcia? Jasne, że tak. I się zaczyna. Dobra, znam jeszcze jeden. Puk, puk. Kto tam? Sąsiadki. Jakie sąsiadki? Żadne, my posiadki. To śmieszne, bo już nie mogę prowadzić. Super Sam. Tato, potrzebny nam inny wózek. To nie jego poła. Coś mi cukinisz. Załapałaś, Holu? Zamiast coś mi cyganisz, zapytałem, coś mi cukinisz. Załapałam. Jakby mnie ktoś szukał, będę przy makaronach. Uwaga, klienci, bardzo proszę wybaczyć ten harmider. No, w końcu nazwisko zobowiązuje. Wpadliśmy do sklepu po chleb z białą solą, a wyszliśmy z puszkami z czarną fasolą. Pod moją nieobecność jedno z was tymczasowo obejmie stanowisko menedżera. Gratulacje! Jejku! Mam przeczytać z tego czegoś, kto został nowym menedżerem? To ja? To spełnienie moich marzeń! Trzymaj się kalendarza wydarzeń sklepowych i mojej codziennej listy, a będzie dobrze. Wyjeżdżam jutro, więc jutro zaczynasz. Hurra! Super laska! Wielkie gratki, Honiu! Wiem, że będziesz znacznie lepszym szefem niż ona. Ostatni dzień wyprzedaży. Cześć, Honiu! Och, sorki za ten smrodek, ale podwoziłam drużynę piłkarską Heli. Jak w pracy? Świetnie. Pani Kenarska zrobiła mnie tymczasowym menadżerem. Jej, ale jakoś się nie cieszysz. Oj, cieszę. Tylko Miłosz i Fiona uważają menedżerkę za męczypiłę. Nie chcę, żeby mnie tak samo postrzegali. Chcę dobrze pracować i być fajną kumpelą. Czy to w ogóle możliwe? Pewnie, że tak. Dopóki robisz to, co do ciebie należy, możesz być tak fajna, jak tylko zechcesz. Jejku, Haniu, ty wiesz absolutnie wszystko. Dosłownie wiem. Czekaj, co to jest męczypiła? Dałem jasno do zrozumienia, że nie randkuję z nikim, kto nosi bojówki. Prawda? A w ogóle na co im te wszystkie kieszenie? Co tam ukrywają? Czekaj, a to co takiego? Bułeczki ziołowe z kozim serkiem i limonką, moje ulubione śniadanko. Ice chai latte z organicznym mlekiem kokosowym? Czyżbyśmy umarli i poszli do nieba sprzedawców? Dzień dobry, kreatorzy mody. Honiu, to ty to wszystko zrobiłaś? Taki mały drobiazg, by uprzyjemnić dzień moim ulubionym pracownikom. Fajnadżer sklepu? Kto to jest fajnadżer? Ta laska tutaj! Menedżerka, ale fajna. Chcę dbać o to, by praca była przyjemnością. Zaliczyłaś dobry początek. No raczej. Co? A nic. Okej, 2 gotowe. Jeszcze tylko 500 swetrów do ułożenia. Przynajmniej nie ma tutaj męczypiły, co wciąż nam mówi. Słuchajcie, źle to robicie. Jako fajnagerka uważam, że powinniście mieć z tego więcej frajdy. Zróbmy konkurs składania swetrów. Zwycięzca dostanie to! Czy to zwierzaczek, pluszaczek, fiolaczek z limitowanej edycji? No to Miłosz, pójdziesz na dno! Zobaczymy! Nie mam nic do stracenia! Witajcie na manekinowym pokazie mody. Kreuje uznany stylista Miłosz. A oto Tania, odstawiona na melanżyk w Koronnych Gniejach. Naprawdę zadaje szyku w fuksjowym spodniu i winylowych botkach. Selfie z wybiegu! Uśmiechnij się, Taniu! I przepakować prezenty. Zrobione! Hej! Zrobiliśmy wszystko z listy menedżerki. Dzisiejszy poranek zleciał piorunem. Nie do wiary, że już lunch. Gotowa do wyjścia? Niestety, tym razem beze mnie. Jako fajnagerka muszę pozostać na posterunku. No, skoro tak twierdzisz. Pośpieszmy się, Fiono. Mamy tylko pół godziny, a ja bym nie przeżył powtórki z burger koktajlu. Nie, czekajcie. Tak ciężko dziś pracowaliście i udało wam się wszystko zrobić. Nalegam, byście wyszli na długi lunch. W ten sposób będziecie mogli przetestować nowy bar pierożkowy. Ty naprawdę? O, Honiu, jesteś najlepszą szefową we wszechświecie. Też tak uważam. Ja tak uważam. Wiemy, że wygrałeś pluszaczka. Nie musisz się popisywać. Jej, ktoś tu nie w humorku. Cześć, Honiu. Ura, Jusiu, Haniu. Zrobiłam tak, jak radziłaś. Byłam fajnagerką i dzisiejszy poranek był super. Odwaliliśmy całą robotę, a Miłosz i Fiona nadal się ze mną kumplują. Ty to naprawdę wiesz wszystko. Sam, kochana jesteś. Jak się tu tak szybko znalazłaś? Byłam niedaleko, właśnie odbierałam Szymka z zajęć klubu gier, więc wpadliśmy od razu. My? Cześć, Harma! Hej, weź się! Sorki, nie wspominałam przez telefon, ale nie wolno mi tu nikogo zapraszać, bo koty się stresują. Z tobą nie będzie problemu, bo zwierzęta cię uwielbiają. Nie możemy zostawić mojego brata na zewnątrz. Pogoda jest niezła. Harma! Dobra, dobra, okej. Tylko musimy tak zrobić, żeby koty go nie widziały. Ale czad! Co to za lokal? Pokój zabaw młodowskich. Możesz się tu pobawić, a my sam zajmiemy się kotami. Jocie! Rzeczywistość wirtualna! Lunatyk 3! Tylko obiecaj, że będziesz ostrożny, okej? To czarka. Słowo. Fajnie! To bierzmy się za koty. Kot się nie schował, kot gapa! Mam cię! Śpijcie, kociaczki, w snu w krainie, gdzie jest tuńczyk w puszce, a kłaczek ginie. Zbudzicie się, gdy sam świt będzie chciał i poznacie go, bo piękny wam znak da cichy miał. Sam, mam u ciebie dług. Luz. Cieszę się, że dzięki temu pójdziemy razem na koncert. Zwijam się, zanim wrócą młodoscy. Masz rację. Do zobaczyska. Szymon! A ja uważam, że twoja sałatka ziemniaczana była doskonała. To czemu wszyscy woleli sałatkę cioci Mieci, kiedy ona nawet nie miała jej przywieźć? Wpisała się do deserów. O, jesteście! Witam w domu! Karma, jak ci się układało z naszymi aniołeczkami? Cudnie! Zjadły przekąski, były się wybiegać, znaczy na spacerku, a nawet graliśmy w... Szymek! Napisał. Graliśmy w Szymek napisał. Jesteśmy wdzięczni, że nas wybawiłaś spod bramkowej sytuacji. Wielkie dzięki, Harmo. Ząg! Czy wszystko w porządku? Harmo, a może chcesz sałatki ziemniaczanej na drogę? Ząg, zdaje się, że posiałam kostkę gitarową gdzieś. Na pewno gdzieś ją znajdziemy i Czarek ci ją odniesie. Nie, 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 to moja szczęśliwa kostka. Nie umiem bez niej grać. Na pewno szybciutko ją znajdziemy. Jeżeli tylko pomożecie mi szukać, może sprawdźcie w łazience, a ja poszukam tu. Tatowie, nie widzieliście mojej nowej gry? Sprawdź w kuchni, skarbie. Hej, Harma. O, tutaj jest. Ja szukam termitów. Usługa gratis w ramach usługi pilnowania kotów. Sztos! Przepraszam, ale ty wychodzisz i to już! Zaklinował się! Harmo, znalazłem twoją kostkę gitarową! Harmo jest w kuchni! A, fałszywy alarm, to był kawałek chipsa. Przepraszam bardzo za złamanie zasad. Proszę, nie zasłużyłam na to. Doceniamy twoją szczerość. Ale musimy też przyznać, że nasze kochane koteczki, Haroldzie, nigdy jeszcze tak słodko nie spały. To zasługa Sam. Prawdziwa z niej zaklinaczka kotów. Coś ty, Harmuś. Przecież to ty ułożyłaś im tę prześliczną kołysankę do snu. To dzięki niej się tak słodko posnęły. Nie wiem jak ty, Haroldzie, ale ja jestem pod wrażeniem. To tak jak miał wow. Stanowicie razem świetny zespół kociej opieki, więc... Może podzielicie się wypłatą. A ja już wiem, na co wydam moją połowę. Na co czekasz, Harma? Leć i kup wreszcie te wejściówki. Pewna jesteś? Bum! Witamy w Porażkowicach! Liczba mieszkańców ty. No i dobrze, kończymy. Zaraz, chwila! Dzisiaj jubileusz, czyli... Moje 300. zwycięstwo z rzędu! Nie jesteście w stanie mnie pokonać! Jeny, pocięła nam prace domowe w konfetti, rzeźnia! Dłużej tego nie wytrzymam! Co za wstrętna baba! Gdybyśmy chociaż raz ją grali, przestałaby się tak nadymać. Tylko jak to zrobić, skoro jest najlepsza we wszystkich tych grach? To spróbujmy teraz jakiejś całkiem nowej gry. Gry, której ona jeszcze nie zna, a w której ktoś z nas jest mega dobry. Coś mi już nawet przyszło do głowy. Śliczna królowa piękności? Nawet nie wiem, jak się w to gra. A, okej. Skoro boisz się, że przegra? Ja nie przegrywam! Grajmy w to! O, dostaję szarfę. Tylko 2 pola dzielą mnie od tytułu najpiękniejszej. Chwila! Właśnie wyczytałam, że jeśli wyrzuci się 3 dziesiątki z rzędu, dostaje się 3 dziesiątki od sędziów i z automatu wygrywa. Powodzenia! Prawdopodobieństwo czegoś takiego wynosi 1 na 1720. Luzik! Uwaga! Oto osadnicy kocogrodu. Celem gry jest wybudowanie jak najliczniejszej kociej osady. Ale jest haczyk. Samodzielnie nie wolno, trzeba tworzyć sojusze. Ergo, jeśli ją odseparujemy, zginie w płomieniach upadku. Poważnie? Nikt nie ma kłębka włóczki, żeby wymienić na puszkę karmy? Niczego nie zbiorę! Do luftu ta gra! Żal! No trudno, czas właśnie minął. 10 osób na pierwszym, a Hela na dalekim drugim. Policz jeszcze raz! Nie, gdyż ja się nigdy nie mylę. Wypiję to szybciej niż ty. Wygrałam! Masz to w twarz, bracki! Woohoo! Pierwsza na górze! Wygrałam! Zostałaś na dole! Ale ja chciałam na górę! Tak! Wygrałam! Ustawiłam wyższą budowlę! Powód zebrania jest jasny. Sytuacja z siostrą Helą stała się dosłownie nie do zniesienia. Niedobrze, że pokonaliśmy ją w tej kociej grze. Powinniśmy zaproponować jej rewanż, ale tym razem rzucimy ręcznik. Poprawi jej się humor i przestanie szaleć jak opętana. 1? A, no nie! Na pewno dobrze spojrzałaś? A nie, 6 jak słodko! No co? Mieliśmy rzucić ręcznik, to ja rzuciłam planszą. Zaraz, co? Jak rzucić ręcznik? Specjalnie tak gracie, żeby przegrać? Dobra, tak, to prawda. Mieliśmy nadzieję, że jeśli wygrasz, zaprzestaniesz tej zwariowanej rywalizacji. Co wy? Ja się chciałam tylko odkuć po ostatniej przegranej. Skoro już gramy w otwarte karty, przegrałaś wtedy dlatego, że wszyscy graliśmy przeciwko tobie. Co? A skąd ten pomysł? Bo po 300 wygranej... To było 303, ale spoko, luzik. Nie możemy wytrzymać twojego nadymania. No... Nadymasz się jak dymka! Przejdź na dietę antywzdęciową! Nie teraz, błagam. Rety, chcecie powiedzieć, że nie umiem przegrywać i nie umiem wygrywać? Tak, chcemy. Wszyscy tak uważacie? Tak, uważamy. Przepraszam, nie chciałam być palantem. Po prostu kocham grać w gry, a szczególnie z rodzeństwem. Dobra, dajcie mi ostatnią szansę. Obiecuję zachowywać się lepiej. Co wy na to? Będzie. Tak! Pierwsza przeprosiłam! Ach, przepraszam, już nie będę. Lepsze zachowanie od... już. Zebrałam najwięcej kart, czyli... Dobra, powiedz. Wygrałam. Na spokojnie. Wygrałam. Dziękuję za grę. Dzięki. Rety, to dosłownie miejska stylówka, o jakiej marzyłam! Nie mogę uwierzyć, że wszystko to masz. Gdy gospodarujesz tak jak ja, masz prawie wszystko. Niespodziany atak piracki. Spadaj! Uważaj! Hej! Przepraszam! Spoko. Wciąż jestem miejską dziewczyną, więc dam sobie radę. Przepraszam, misiaczku, ale nie mam szans, żebym zamieszkała w mieście. A co z naszymi planami? Mieliśmy tu iść razem na studia. To było zanim wpadłam do studzienki. O, skarbie. Gdy tu przyjechałem, wszedłem prosto na zad policyjnego konia. Miałem szczęście, że nie był po jedzeniu. Życie tu nie zawsze jest łatwe, ale jak już się go nauczysz, jest wspaniale. Jestem pewien, że je pokochasz. Dzięki, skarbie. Już mi znacznie lepiej. Hej, Hiłek! Może strzała? No. Jeśli ten żałd cię powalił, to nie możesz przegapić mojego występu na konkursie młodych komików w najbliższą sobotę. Na pewno będzie niezły... czad! Słyszałyście, że Maskała i Cienie poszły na wojnę? Walczą oko za oko! Łapiecie? Wpadnijcie na mój występ konkursowy w najbliższą sobotę i nie próbujcie czasem mnie spławić! Hej, Hala! Co to jest 3,14? Szkoda mi czasu. To pi! Pi jak pizza? Będę serwować dużą porcję łozływki w śmychy chichy. Już w sobotę. Puk, puk. Kto tam? Zbigniew. Jaki Zbigniew? Zbigniew, co ci wyściekłew! Zostaw proszę Edwina. Przepraszam, nie chciałam być kąśliwa. Hej, wpadnij na mój występ w śmichy chichy. Czał, no to widzę bez ciebie. Bączku! Wiesz, jesteś zapłoszona! Dziękuję wszystkim za przybycie na mój podwieczorek. Kto ma ochotę na tartinki? Tartinki? Chciałem mniam, a to fu! Ho, ho, ho! Łapiesz lalka? Nie bądź głupia! Wpadnij na mój show! Strzeliła mnie! Tofu? Serio? Niech zgadnę. Hila. Mówiła, że ten dynks to eksplozja humoru. Wybuch faktycznie był. Niech się już przewali ten konkurs. Do szału mnie doprowadza. Nic mi nie mów. To nie jest śmieszne, to jest nieznośne. Jest irytująca. Mogłabyś... Sisters, odłóżcie ciasto! Czemu? Bo zaraz wybuchnie? Nie, już nigdy nie wybuchnie! Hila słyszała, cośmy o niej gadali i porzuca swoje suchały! Joj, to ten jej sobotni występ będzie naprawdę czerstwy! Nie, ona nie chce tam wystąpić! Ale to było dla niej mega ważne! Pisała o tym w swoim pamiętniku! Zapewne! Musimy przekonać ją do wzięcia udziału. Mamy czas do jutra. Coś się wymyśli. Już wymyśliłem. Dziewczyny, pozwólcie. O, skórka od banana mi upadła, żeby tylko nikt się na niej nie poślizgnął. To może ją podnieś. Hejka, Hila! Upiekłem 6 ciast z kremem, ale nie wiem, co z nimi zrobić. Też nie wiem. Wtrząknij ze 2, a resztę oddaj biednym. Zaliblowałam wehikuł czasu, żeby wysłał nas 2 minuty przed tym, jak zaczęliśmy krytykować Hilę. Obiecujące. Z zastrzeżeniem. Podróż możemy skończyć z tyłkami na przedzie. Hirek, a ten twój plan? Cóż, nie przekonaliśmy Hili, że jest zabawna. A co jeśli publika zdoła? A jak to niby grzdylu osiągniesz? Ja się tym zajmę. Zadbajcie, żeby Hila była jutro w śmichy chichy. Zrobiłabyś mi ten tyłek z przodu? Dzięki, Hilu, że z nami przyszłaś. Luz, to, że sama nie jestem zabawna, nie znaczy, że nie docenię kogoś innego. Cóż, może... Panie i panowie, witajcie na wieczorze komedii. Proszę, powitajmy gromkimi brawami naszego pierwszego komika, Hierolima! Hiły? Co mu mój notes z żałtami? Witajcie, sztywniaki! Słyszeliście już, że maskara i cienie poszły na wojnę? Bo to stare konie! To nie ta puenta! Nie szkodzi. Jestem pewien, że to wam się spodoba. Czemu młotek wskoczył na płotek? Zaraz, to bez sensu. A, kotek! Strasznie tu jest na was grane. Czemu uczniowie zjedli klasówki? Bo nauczyciel im powiedział, że to bułka z masłem. Nie, nie, nie! Puenta jest wali ciastem. O, to ciasto to chyba zakalec. Spoko loko, upieczemy mu tą. A znacie o wyścigu sałaty z pomidołami? Sałata wygływała, dopóki pomidoły się nie skoncentrowały. Czemu Wanda nie jeździ na rowerze? Wanda to złota łebka. Wybacz, naprawdę muszę tam wejść. Fiona, co się stało? Sorki, że przeszkadzam, ale potrzebuję was. Przerobiliśmy już wszystkie 25 pytań. Na wszystkie odpowiedział raczej tak. Musi być jeszcze coś, o czym możecie rozmawiać. Już wiem, opowiedz mu, jak pojechałaś do Kanady. Faceci uwielbiają przygody. Wszystko w porządku? Wydawało mi się, że z kimś rozmawiasz. A tak, pewnie gadałam z... sobą. Łatwiej siusiać. Ale nie pomogło. Muszę skoczyć znowu. Tym razem spróbuję śpiewać. Płyń, płyń, łódko ma. Prądem płyń. Moniu, nie zgadniesz, kto siedzi przy stoliku obok. Gość od Kutai. I tak fajnie wygląda, jak wrażliwiec. Przesiądź się do innego stolika natychmiast. Skup się na gościu od burgerów. Ten od koktajli się nie sprawdził. Nie ma powrotu do blendera. Dzięki. Życie durne jest. Wiecie, czego nam brak? Picia. Nie wstawajcie, paznokcie wam schną. Gość od koktajli odesłał ci frytki, a teraz ten od burgerów chce iść z tamtym na solówkę? Ups, to przecież nie kuchnia! Co? Gość od koktajli i gość od burgerów gadają sobie bez ciebie? Oniu, znowu tam siedzisz? Mój młodszy brat musi siusiu! Sorki, już wychodzę, tylko ręce umyję. Przepraszam was, ale muszę iść. O, widocznie twoje koleżanki są ważniejsze niż moje życie. To wcale nie tak, Fiono. O, rety, czy ty tam gadasz z kolegami z pracy? Oniu, nic ci nie jest? Strasznie, przepraszam, już to sprzątam. Nieważne, misia mi pomoże. Nie chcemy zajmować ci więcej cennego czasu. Ta, my też nie. Woda smakowa! A fuj, kto pija smak pomelo? Ojej! Przyszła reszta gości. I mam wasze ulubione picie. O, nie wiedziałem, że to taka impreza. Tylko nasza piątka. Dosłownie nie mogłam się doczekać. Może sobie zagramy w Poznaj mnie lepiej. Na każdej karcie jest jakaś ciekawostka o kimś w tym pokoju. Musicie zgadnąć, o kim. Miłosz, ty zaczynasz. Lubię latte dyniowe. Zgaduję, że misia. Zgadłeś? Skąd wiedziałeś? O, skoro nazywasz się misia, to dyniowe latte musi być sensem twojego życia. Wow! Ależ wy się już dobrze znacie. Julka, teraz ty. Mam przepiękny uśmiech. No to musi być o misi. Właściwie to było o Miłoszu. Nie widzę tego. Dość mam tej gry. Twoja karta mówi, łatwo wymiękam. A może spróbujemy czegoś innego? O, moje pomelo! Moja turba! To był wypadek! Przepraszam, że nie uczę jogi po godzinach. Haniu, to był fatalny pomysł. Czemu chciałeś nas spieknąć z nimi? Uwierzcie, że myśmy tego nie chcieli. A, wychodzimy. Nie musicie. My wyjdziemy. Nie, czekajcie! Nie zjedliśmy ciasta przyjaźni, które dla nas upiekłam. Nowi najlepsi przyjaciele. Sorki, Honiu. A dla twojej wiadomości, Miłosz, wszyscy lubią dyniowe latte. Może z wyjątkiem nadętych instruktorów jogi. Biedna Honia. Dla przyjaźni dosłownie robiła mańce. Halo? Honia, co z tobą? Gdzie się podziewasz? O, cześć! Jak tam wyprzedaż? Nieważne, wystawiłaś nas. Masz jeszcze innych przyjaciół, o których nie wiemy? Przepraszam, ale niezależnie z kim bym poszła na wyprzedaż, kogoś bym uraziła. Więc postanowiłam zostać w domu. Bawcie się dobrze. Nie chcę wam tego psuć. Wow, Honia opuściła ulubioną wyprzedaż z naszego powodu. Jesteśmy podli. O, wy tutaj! Świetnie, bo mam wam coś do powiedzenia. My też mamy ci coś do powiedzenia. Nie! Najpierw ja! Jeśli nie potraficie dzielić się sklepem, to będziecie musieli pomaszerować na górę i dorosnąć mnie. Zaraz, coś nie tak. Masakra. Miałam poćwiczyć w autobusie. Honiu, nie przejmuj się. Przyszliśmy cię przeprosić. Zachowywaliśmy się jak palanci. Sorki za głupią zazdrość. Nawet jeśli nasza czwórka nie jest w stanie się zaprzyjaźnić, to przynajmniej spróbujemy. Bo ostatnią rzeczą, jakiej chcemy, jest utrata twojej przyjaźni. O, to takie miłe. Dziękuję wam. Hej, może chcecie wejść? Właśnie oglądałam najlepszych przyjaciół. Uwielbiam ten program. Dobra, tu masz wdzianko. Piosenki Mika mam wgrane na laptopca, więc wystarczy, że tam wyjdziesz i pokłapiesz paszczą. No jasne, oby się udało. Nie zapomnij o mopie, Mika. Połamania nóg. Proszę o gorące brawa dla Mika Słagera! O, a to twój zespół, Mik? Chłopaki w trasie złapali wszy. Lepiej niech grają zza kurtyny. Przezornie. Uśmiech, please. Witaj, Budo, w Koronnych Gniejach! Gotowi dać czadu! Muszę być dziś w dwóch miejscach koncert. Grać sam to wyzwanie wielkie. Ale wejść na tę górę radę dam. Mam podwójną wizję i rozwoić się chcę. To tak jak być cytryną, gdy limonki masz. Dwie koncert gram, dziś w Miami, no a drugi mam. Wracam za momento, tylko skoczę do club. Tu jesteś. Mik jest dziś genialny. A tak, oglądałam zza kulis. Napijemy się razem ponczu, zanim wróci? Wiesz co? Skoczę przynieść. Muszę być dziś w dwóch miejscach koncert. Grać sam to wyzwanie wielkie. Ale wejść na tę górę radę dam. Niech mnie! Struna mi pękła! Zaraz wracam! Proszę, mała! Znaczy, proszę sam. Wszystko gra? Tak, tylko jak mówiłam, że chcę oglądać z tobą Mika Słagera, to chciałam z tobą. Łapiesz? Teraz wracam. Wchodzisz, mała. Muszę być dziś w dwóch miejscach koncert. Grać sam to wyzwanie, wiele. Ale weź na pewno, no, widzę, rozpoczę. Co tu jest grane? To ty występowałaś za Mika? Tak. Próbowałam go ściągnąć na tańce, ale nie mogłam. Pięknie. Teraz znowu będę dyra kałuża. Harma, dlaczego to zrobiłaś? Wmówiłam wam, że z Mikiem się kumplujemy i sądziliście, że jestem fajna. Ale tak naprawdę nie mogłam ściągnąć tu Mika, bo to nieprawda. On nawet nie wie, kim jestem. Moja paluszkowa laska! Hejka, Harma mała! Wow, masz mój garniak! Klasa! Mik, jednak wpadłeś! Pewnie! Czytałem twój tłusty list z pudełka po pizzy. Zresztą co to za wyprawa do Koronnych Gniej bez spotkania z Harmą? Sorki za spóźnionko, ale nie podałaś adresu, więc musieliśmy zjeździć wszystkie budy w okolicy. Czy zdążyliśmy na tańce? Ależ jak najbardziej! Selfie! A Harma, skoro już prawie jesteś mną, może strzelimy duecik podwójnego Mika? O! Ślisnę na piętniany, staram rozerwać się, ciężko jest, no absolutnie, ale na piętniany cisnę na piętniany, choć ryzyko w tym jest. Gardło sobie zdzieram, ale wcisnę taki duet. Choć raz problem z kałużami się na coś przydał. Wiesz, co ci powiem? Te tańce są mega. Dzięki, mała. Cokolwiek sprzedajesz, ja nie kupię. Nie, panie sąsiedzie, to ja, Hela Harmidomska. Od ciebie tym bardziej nic nie kupię. Chyba słyszałam, że ogląda pan mecz. No i dobrze słyszałaś. I co z tym? Mogę pooglądać z panem? Lepsze niż przybijanie piątki w pojedynkę. No dobra, właś. Telepatrzydło mam w norze. O, ma pan norę? Nie mam czasu na gadkę szmatkę o architekturze. Mecz oglądam. O! Pan sobie żartuje! Ta nora to czad! Wolałbym przytulna, ale niech ci będzie. Dobra, klapnij se. O, chwilunia! Lwy wygrywają! Lwy wygrywają! Ura! A co ty, mała, wyprawiasz? To taki rytuał na szczęście. Ach, kurtka. Sorki, ja muszę po tej stronie. Niech zgadnę. Na szczęście? No? No nie wiem, już tego żałuję. Musi pan tak ciamkać? Sorki, ale mięsko utkwiło mi w zębach, no. Wszędzie mi tu mała nakruszyłaś. Chce pan? Czapeczka lwów! Jeszcze tu. Lwy tracą piłkę! O! To żarty jakieś! Co to? Śpi pan? Przecież to mistrzostwa świata! O, i czego się czepiasz? Przewinę sobie i zobaczę, co straciłem. Co? Żadnego przewijania! Przestałoby być na żywo! A co za różnica? Wie pan co? Chyba lepiej obejrzę resztę u siebie w domu. To jak se chcesz. Hej, co się dzieje? Był kop na bramkę z połowy boiska. O, żeż straciłam. Czekaj, mogę przewinąć, jeśli królowa Hela nie ma nic przeciwko. Nie mam. Skrzydłowy lwów wymija nosorożce, pędzi jak burza i z ponad 40 metrów oddaje strzał na bramkę. Jacie, ale dawał czadu. Widziałem. Możesz se tam klapnąć, jeśli chcesz. Luzik, no może na chwilkę. Piąteczka! Co? No weźcie się! Lwy wygrywają! Lwy wygrywają! Moje plecy! Zostało 10 sekund przy remisowym wyniku. Jeśli nosorożcom uda się przejąć piłkę, wciąż mają szansę na zwycięstwo. Lwy przejmują piłkę i zaliczają przyłożenie! Lwy wygrywają, zostając mistrzami świata! Aha! Nie stój pan tak, panie Lament! Rusz się! Tańcz pan, albo w przyszłym roku lwy przegrają! Co? To czysty nonsens. Żaden nonsens, a zabawa. Rób pan to, co ja. Łatwizna. No to mogę spróbować. Teraz jest jak trzeba. Czuję wreszcie, że żyję. I jeszcze raz dzięki za zaproszenie. Technicznie rzecz biorąc, to się wprosiłaś, a ja pozwoliłem ci zostać. Jaka piłka! To moja najcenniejsza pamiątka z pierwszego meczu Lwów, na który poszliśmy na randkę z panią Lamentową. To futbol już wtedy istniał? Tak, panno Mądralińska. Przyjrzyj się, no. Rozgrywający mi się podpisało tutaj. Ma miejsce Walejsław! Nie jestem godna! Nie jestem godna! Pani Lamentowa była jedyną znaną mi osobą, która była równie wielką fanką Lwów co ja, aż do teraz. Wiesz co? Dam ci ją w prezencie. Pani Lamentowa by chciała, żeby trafiła w godne ręce. Jej, dziękuję, panie Lament. To najwspanialszy prezent, jaki dostałam. Chyba jestem panu coś winna w zamian. Proszę, moje szczęśliwe skarpety. Nosiła się calutki sezon, prawda? Dzięki, Helu. To co? Widzimy się w przyszłym sezonie? Oczywiście. A wie pan, że wkrótce zaczyna się sezon bejsbolowy? To samo sobie pomyślałem. Mecz otwarcia? Umówione. Harmidomska. Nie wiem, co zrobię w przyszłym roku, gdy ukończysz szkołę. Przez 4 lata byłaś sercem i duszą tej drużyny. Dziękuję, pani trener. Skoro mowa o przyszłym roku, nadal spoglądasz na Uniwersytet Stanowy? Tak, to dosłownie moje marzenie. Tylko czy stopnie mi wystarczą, by się dostać? Twój talent do golfa wystarczy, by się tam dostać. Zwłaszcza, że zaprosiłam trenera niewczasa z uniwerku, by obejrzał twoją jutrzejszą grę. Weźmy to za dobry znak. Aj, sypał Haniu. Czy wszystko gra, Haniu? Nie, jest dosłownie strasznie. Cała moja przyszłość zależy od jutrzejszego wielkiego turnieju, a mnie nic w ogóle nie idzie. Presja mnie nabija. Ja cię nie mogę. Naprawdę? Widzicie? Nie mogę nawet utrzymać kija. Ręce mam całe spocone. Wow, to naprawdę działa. Dzięki, Helu. Oj, zajmę się tym. Weź się skup, dasz radę. Tak, poproszę. Więcej! Więcej! Nie kombinować, Lucy dołkować. Nie kombinować, Lucy dołkować. Nie kombinować, Lucy dołkować. To wcale nie pomaga. Oddychaj. Racja, racja. 2, 4, 3. To nie działa! Czekaj, to nie było 8, 7, 9... Zaraz się uspokoi, to tylko trema. Dasz radę, Haniu? Dasz radę, dziewczyna, graj! Tablica wyników. O nie, martw się, Haniu. Nie jest tak źle. Przynajmniej pogoda jest ładna. Skarbie, co się dzieje? Jeśli zawalę ten turniej, cała moja przyszłość zrujnowana, więc oczywiście idzie mi fatalnie. Ojojoj, nie bądź dla siebie taka surowa, kochanie. Spójrz, w życiu wcale tak nie jest. Dostaje się wiele szans. No, jeśli nie dostaniesz się na ten kierunek, na pewno trafi się coś innego. Jesteś wspaniałą osobą i będziesz miała wspaniałe życie. Ach, naprawdę tak sądzicie? Ach, dziękuję wam. Kirku, moją 9, proszę. Mam turniej do ukończenia. Wiesz co? Sądzę, że kij PW lepiej się tu nada. Hej, dobrze się w tym robisz. O! To był zachwycający powrót. Dzięki, mamo. Szkoda, że trener z uniwerku tego nie widział, ale mieliście rację, jakoś sobie dam radę. Nawet jeśli nie dostanę się na uniwerek. A kto mówi, że nie dostaniesz się na uniwerek? Pan trener nie wczas? Myślałam, że pan pojechał, bo byłam beznadziejna. Miałem zamiar wyjechać, ale stłukłaś mi przednią szybę. Lecz cieszę się, że zostałem. Haniu, jesteś świetną golfistką, która się nie poddaje. Dokładnie jak Jerzy Waszyngton. Oficjalnie proponuję ci miejsce w uniwersyteckiej drużynie golfa. A to co takiego? A, to mój nowy płogłam. Nazywa się Rżące Zgłedy. Rżące Zgredy? Jedna firma organizuje łozływkowe przejażdżki dla seniorów. Wiecie, co to oznacza? Dzisiaj Rżące Zgłedy, a jutro sala widowiskowa! Jutro? A są jeszcze bilety? Nie, no nie jutro. Kiedyś jutro. Będę najmłodszym wykonawcą, który tam wystąpi. No, to gratulacje. Ścigaj własne marzenia. O, dzięki. Miło, że mnie wspięłaś. Im więcej ma sukcesów, tym mniej czasu na robienie nam psikusów. A! Jakoś znalazła czas. Hełcia? Co ty łobisz na schodach? Zdech. Wysłałam mój najlepszy wiersz do przeglądu Transylwanii, ale go odrzucili. Widocznie w ogóle nie nadaje się na poetkę. Pierwszy list odmowny, co? Wiesz co? Wpadnij do mnie, to coś ci pokażę. To są moje listy odmowne. To grobowiec twoich marzeń. Normalny element życia. Nie można oczekiwać, że dostaniesz się na szczyt z małszu. Gdy byłam w twoim wieku, też zaczynałam od zeła. Od łodziń dla zwierzaków. Czemu dalmatyńczyk ma tak złą opinię? Bo zszedł na psy! Wow, jaki aplauz! Weź się, Lolek! Wiele wody upłynęło, zanim byłam gotowa wystąpić przed publicznością. Niezła pani po kosku, ubaw popachy! Ten żołd jest chyba spalony, co? Do nauczenia się o rozśmieszaniu, więc zapisałam się do Akademii Klaunów. Wreszcie, spłaciwszy płycowe, mogłam otworzyć własny biznes. Cała bitła, kto ufły zjęła? Wałkocze! Bądź cierpliwa i nie złażaj się. A gdyby było ci bardzo ciężko, to pamiętaj, że zawsze masz siostrę, która uważa, że jesteś świetna. Czuję się już dużo lepiej. Tak dużo wiesz, Hilu. Może pomogłabyś mi zostać uznaną poetką? W sumie to nadawałabym się na mentołkę. Tylko chyba nie powinnam cię przy tym stłofować. Współpłaca to poezja! Hej, masz chwilkę? Zwykle chodzę się poradzić Hanie, ale tu chodzi o nią, więc... Ach, naprawdę martwię się, że Hania pójdzie na uniwerek. Jak ja mam przetrwać tu bez niej? Och, z Hilą to gadasz na okrągło, ale jak raz ja cię potrzebuję, to milczysz? Dobra, pogadam z kim innym. No, bo Hania i ja zawsze robimy wszystko razem. Byłyśmy najlepszymi przyjaciółkami, zanim się urodziłam. A jak Hania wyjedzie, to z kim ja będę robić gazetowe quizy? Albo plotkować? Co ja mam robić? Nie. Sądzisz, że powinnam pobić się z Hanią? Fuj! O, już łapię! Muszę udowodnić Hani, że ten jej uniwerk jest okropny. A wycieczka na kampus jest doskonałą ku temu okazją. Holly, jesteś genialna! Ten dzień zmierza w odwrotnym kierunku niż planowałam. Hania coraz bardziej lubi ten uniwerek. Ale co, jeśli uniwerek dla odmiany nie polubi Hani? O? Czyżby Hania Harmidomska? O tak, to ona, a nie ja. Znaczy, tak, to ja, Hania. Haniu, może pokażesz swój swing? Z przyjemnością. Ha! Woo! O, znaczy, och, nie. Haniu, dołek w jednym uderzeniu. Najlepsze trafienie w jednym uderzeniu, jakie w życiu widziałem. Będziesz cennym nabytkiem naszej zacnej uczelni. Okej, nie mogę ryzykować kolejnego trafienia. Wzrok skupiony na piłce. Ups! A, ręce musiały ci się spocić z ekscytacji po tamtych trafieniach. O, Haniu, czy ty aby dobrze się czujesz? Chyba dopadła mnie amnezja. Nie pamiętam, jak się w to gra. Jesteś pewna? Proszę, weź to, może odświeży ci pamięć. Nie, to nie do jedzenia. A właściwie to nic tu nie poznaję. Skoro nie umiem grać w golfa, nie mogę wstępować na golfowy uniwerek. Jesteś pewna? W takim razie będę musiał zaoferować twoje stypendium komuś innemu. O, żal, a tak na ciebie liczyłem, Haniu. Wiesz, Hirek, te nagrania wyszły ekstra. Sorki, jeśli trochę ucierpiałeś. Było warto. Hej, Honiu, zobacz, co znalazłam w księgarni. Pomyślałam, że ustalimy sobie porę na nasz cowieczorny telefon, żebyśmy mogły robić razem nasze quizy. Nie będziesz na to zbyt zajęta? Pewnie, że nie. I uprosiłam mamę, żeby nam fundnęła nielimitowaną taryfę, żebyśmy mogły plotkować bez ograniczeń. O, fajnie. Honiu, czy wszystko okej? No, rozrabiałam. Udawałam ciebie i pozbawiłam cię stypendium. Co? Dramat! Ale dlaczego? Wiesz, jakie to stypendium jest dla mnie ważne. No wiem, ale bałam się, że jak pójdziesz na uniwerek, to nie będziemy dłużej się przyjaźnić. Honiu, potrzebuję cię tak samo jak ty mnie. Zawsze będziemy ze sobą blisko. Obiecuję. Och, zawaliłam sprawę. Ten uniwerek jest wprost stworzony dla ciebie, ale nie martw się, odzyskam twoje stypendium. Chwila! Co się tutaj wyprawia? Panie trenerze, muszę się do czegoś przyznać. Ta dziewczyna, którą pan widział grającą w golfa, to nie była Hania. Co? To byłam ja, jej siostra Honia. Martwiłam się, że Hania wkrótce wyjedzie na uniwerek, więc przebrałam się za nią i udawałam beznadziejną kandydatkę, żebyście ją odrzucili. Ale już wiem, że bycie daleko od siebie nie oznacza, że nie będziemy blisko. Przepraszam za mój wybryk. Czy siostra może liczyć na stypendium? Haniu, czy nadal wiesz, jak się tym posługiwać? Oj, tak. Tak, brawo! Cudnie, Haniu! Widzimy się w nowym semestrze, Haniu. A co do ciebie, Honiu, nie mam żalu. Gdy moja siostra wyjeżdżała na uczelnię, podziurawiłem jej opony w aucie, żeby tylko nie wyjechała. Ale te lata z dala od siebie tylko nas zbliżyły. Właśnie, muszę do niej zadzwonić. To może ja... Imprezowóz! Każdy dobrze wie, co kręci mnie z kapelą moją. Chcę grać, za gitarę się wziąć i czadu dać. Zawsze, gdy jesteśmy razem, to gram i czuję ostrą jazdę. Każdy dobrze wie, co kręci mnie z kapelą moją. Chcę grać, tu kozy z księżyca. Dzięki wszystkim! Ja idę na całą! Pokazać mój tatuaż? Czad, daliście niezły show! No, Sylwek, rozwaliłeś te klawisze! Aż ma od nich wgnioty na czole! Au. Wrzućmy coś na ruszt! Mietek, idziesz? Dzięki wam, ale mam kolejny show! Teścik, teścik, raz, dwa, trzy... Bingo! Nie, słonko, jeszcze nie zaczęliśmy! Au! Sam, no już odłóż tę gitarę i idziemy. Spoko, lecę. Brokat! Okej, macie mnie. Dobrze, że tym razem nie mnie. To masz szczęście. Zastałem Henia. Nie mogę się już doczekać rokowych tras i wyprzedanych stadionów! Tylko nie zapomnijcie o fanach w domu! Zakładam, że podać to co zwykle. Frytki z serem kus księżyca. Tylko mniej księżyca, a więcej kus! To już podaję! Frytki po koziemu! No dobra, gramy w Zgadnij Rockmana! Ja zaczynam! Mix Swagger! Przecież nawet nie zaczęłam! To zawsze jest Mix Swagger! Cześć, ja po zamówienie na wynos Kasia Krest. Hej, to topowa menadżerka muzyczna! Sprawdzę, co porabia w naszym mieście. To sprowadza się pani do Pniei? Nie, ja tu tylko na parę dni. Montuję trasę rokową. Proszę, pani lasagna na wynos. A gdyby ten rok potrzebował krowich dzwonków... Dzyń, dzyń? Bo to jest dźwięk krowich dzwonków. Ach, tak, jasne. Pamiętał pan o ekstra parmezanie? Hej! To jest nasza szansa! Jeżeli uda nam się jej coś zagrać, może zgodzi się nam menadżerować! Wchodzicie? No jasne! To już! Tylko jeden kawałek, a dajemy słowo, że damy pani spokój! Niech będzie. Tak! Gramy! Raz, dwa, trzy, cztery! Każdy dobrze wie, co kręci mnie z kapelą moją. Chcę grać! Za gitarę się wziąć i czadu dać. Stop, stop! Dość usłyszałam. To było fenomenalne. Miałam wątpliwości, ale niestety myliłam się. Widzę gwiazdorski potencjał. Jest wygląd, jest nerw. Z przyjemnością w to wejdę. Gratuluję, dzieciaki! Strasznie się cieszę z waszego sukcesu. Waszego? Nie, tylko jej. Chwila, co? Dlaczego tylko ja? Frontmenka jednej z moich grup wypadła z trasy. Jej kot został influencerem. Będziesz idealna na zastępstwo. Co ty na to? Nie! Trasa rusza z końcem tygodnia. Potrzebuję odpowiedzi. Musimy się chwilkę zastanowić, dobrze? Narada kus z księżyca w kuchni. A może coś z folku? Już mam wizytówkę. Ty na serio zamierzasz się zgodzić? Kozy z księżyca miały zrobić karierę razem! Chyba zostawię was samych. Tylko mieszajcie mi chili. Ej, ja też nie chcę was porzucać. Ale nie mogę zaprzepaścić szansy. Ja bym was wspierała, gdybyście taką dostali. I strasznie mi przykro, żeby mnie... Dobra, skoro tego chcesz... Sorry, ale tak. Pójdę powiedzieć Kasi. No, Harmo, od dziś zaczynasz swoje nowe życie gwiazdy rocka. Uwielbienie fanów, wyprzedane stadiony, co noc w innym mieście. Nie dam rady. Serio mówisz? Autobus zaraz rusza w trasę. Tylko nie mów, że i twój kot stał się sławny. Nie. I naprawdę jestem bardzo wdzięczna za szansę. Ale nie chcę tego robić bez moich kumpli. Powinnam grać z nimi. Bardzo przepraszam. Dzięki, spalona fasolko! Dobranoc! Zostańcie! Za chwilę będzie bingo! Subcia! I jak? Co pani sądzi? Mietku, witaj w życiu rockmana. Ty nie masz jazdy na brokat, prawda? Zdaje się, że zrobił nam się wakat na wokalu. To może awansujemy naszą techniczną? Dla mnie spoks. Nie pożałujecie! Czarek! O, cześć Helu! Cii, potrzebuję rady. Okej, ale co jeśli ja się boję udzielić złej rady? Mój terapeuta twierdzi, że strach jest moim nemesis. Bingo! I właśnie dlatego przyszłam do ciebie. Powiedzmy, że mam kumpla. Prawdziwy twardziel, kozak we wszystkim. Ale trochę boi się jednej rzeczy. Helu, nie poganiam, ale nie mam czasu na tasiemce. W czym mogę pomóc? Dobra, problem w tym, że jutro jadę do Nabiałolandii i nie chcę tam wsiąść na kefiryka, bo boję się, że zwymiotuję. Bleh. Helu, nikt tego nie lubi. Wiem, ale ja nie cierpię. Raz jak byłam mała, paw dostał mi się do nosa i czułam go przez cały tydzień. Bl. Nigdy więcej. Więc jak pokonać ten głupi strach i wrócić do życia? Nie pokonasz. Musisz nauczyć się z nim żyć. Powiedz o nim szczerze koleżankom. Weź spójrz im prosto w oczy i powiedz: nie czuję się komfortowo w tej sytuacji. Durne. Co jeszcze masz? Nie ma innej drogi. Mój terapeuta mówi, że trzeba przyznać się do lęków. W przeciwnym razie pogrzebiesz je tak głęboko, że wypełzają w przedziwny sposób. A ja cierpię na lęk przed spóźnianiem, więc mogę już iść. Idź! Będę musiała wymyśleć coś innego. Dzięki, Młodowski, za nic! Helu, pewna jesteś, że chcesz wypić wypasione mrożone gołdaczino przed samą jazdą? To się lepiej martw o siebie! Hej, zaraz my! Ej, nie pchaj się! O! O, rzesz! Zepsuło się! Trudno, chodźmy! Urszula! Przepraszam, skoczysz uśnąć? No. Hej, mleczni goście! Tu wasza krówka mleczka! Nie ma powodu do paniki, ale po parku grasuje wściekła krowa luzem! Hela, tu jesteś! To nie do wiary! Nie przejedziemy się kefirykiem! O, jaka szkoda. Grunt to bezpieczeństwo. Na pewno będzie jeszcze moc okazji, żeby się nim przejechać. Przed nami całe życie. Właśnie nie bardzo. Oj, mam na myśli jazdę. Dziś jest ostatni dzień kefiryku. Zamierzamy go wyburzyć, żeby postawić tu wypasiony hotel. Co? O, co? Jedyna rzecz lepsza od zabawy w Nabiałolandii to nocleg w Nabiałolandii. A teraz ratuj się kto może z kopyta. Tragedia! Przepadła nam ostatnia szansa przyjaźni kefirykiem! Przypał, to nie fair! Już nigdy się nim nie przejedziemy! O nie! Zaraz wracam! Tu jesteś, Urszulo! Odłóż ten krowi łeb i natychmiast wracaj do zagrody! Myślałeś, żeby wstąpić do drużyny rolkarskiej? Ale to fajka! Byłaś wspaniała! Nie ma za co. Możecie znów otworzyć park. Ha, dzięki, mała. Będzie super pawiobanko! No, macie się dobrze. Hela, a ty z nami nie jedziesz? Nie, ja nie. Powinnam była od razu być z wami szczera. Nie chcę jeździć kefirykiem, bo panicznie boję się zwymiotować. Wiem, że będziecie się ze mnie nabijać, ale ja już tak mam. Nie zamierzamy się z ciebie nabijać. To znaczy, że nie macie mnie za mięczaka? No skąd? Czy mięczak dałby radę ujeżdżać najwścieklejszą krowę w stanie? No wiesz, jeśli nie chcesz jeździć kefirykiem, to dla nas spoko. Co się dzieje? O jacie! No wiem. Ciii. Ała! To tylko nerwy. Mrożona herbata, ciut lemoniady i będzie dobrze. Halo? Jest tu ktoś? Padłam wypić jednego Arnolda Palmera. Przepraszam! Żaden duch mi z lodówki nie wyskoczy. Haniu, wszystko u ciebie w porządku? Komar sobie na nim siedział. Okej. to już szmergla! Pomocy! Myśl, do kogo zadzwonić! Arge! Co za podstępny duch! Jeśli mam go złapać, potrzebny mi będzie opatentowany widmozor łowczego zjawy! Translator programu ARK? I rzecz jasna, zjawolaser! Uwaga! Jest duch! Tu Czarek! Czarku, tu Hania. Mam tutaj mega poważny problem. Potrzebuję pomocy. Haniu, obawiam się, że to pomyłka. Tu Czarek. Młodoski. Tak, wiem. I wiem również, że to ty jesteś mózgiem operacji Harek Młodomski. Dlatego dzwonię do ciebie, a nie do Hirka. Haniu, jesteś na głośno mówiącym. O, sorki. Ty też możesz pomóc. Słuchajcie, tu na kampusie jest chyba duch, który mnie straszy. Potrzebni mi tutaj jesteście, żeby się go pozbyć. Jest duch? Całe życie czekaliśmy na to wezwanie! Nikt nie może się dowiedzieć, bo pomyślą, że dostałam szmerdla. I dlatego proszę was o pełną dyskrecję. Spokojnie! Dyskrecja to nasze drugie imię. Dorwijmy tego ducha! Czekaj, też spróbuję. Ten duch nie złamie nas dwóch. Oh yeah! Hirek, zostawiłeś swoją zabawkę! Ale obciach. To zjawolaser, tato. Cześć, córeczko. Cześć, tato. Dobrze, tato. No, to pa. Okej. Pa, dzieci. Bawcie się dobrze. Haniu, w torbie z zabawkami Hirka masz lasagne. Tato, to nie są... No dosłownie życie mi ratujecie. Jestem tak znerwicowana, że aż mi włosy wypadają. Zauważyłem. Musimy się pozbyć tego ducha cicho i skutecznie, żebym mogła się skupić na turnieju. Czysto! Nie stwierdzono obecności spektralnej. Mój nowy Kadi! Tutaj duch zaczął ciskać we mnie książkami. O, dokładnie tak. Uratuję cię, Haniu! Nie! Nie do mnie, Czarek, do ducha strzelaj! O! Tam jest! Mamy cię, duchu! Gotów? Cel! A! Jest w science fiction! Poleciał na biografię! Kieruje się w stronę romansów! Chwila! Nie, on se wraca! O, zaraz nam zwieje! Za duchem! Zdaje się, że próbuje się z nami skomunikować. Pora użyć translatora. Nie zapomnijcie oglądać ARK! To nie ten kanał. Dość gadania, czas strzelania. Gotowi? Cel! Jak na złość baterie padły! Dosyć! Słuchaj, duchu, masz zostawić moją siostrę w spokoju. Straszysz ją, a to bardzo nieładnie i powinieneś się tego wstydzić. Ten duch ma poczucie winy! Całkiem jak ja! Duchu, zostaw naszą Hanię! Duchu, zostaw naszą Hanię! Duchu, zostaw naszą Hanię! Duchu, zostaw naszą Hanię! Udało się! Przegoniliśmy ducha! To już wszystko. O, jest i twój pierwszy klient. Haha, siemka Brytka. Słyszałem, że w Burger Becy jest nowy pracownik, więc padłem serdecznie powitać. Bardzo sosownie, w rzeczy samej. Oby ten nowy płacownik tego nie schrzanił. Łapiesz? Litości, zamówisz pan wreszcie czy nie? Chwila, żałty na ostło. Nie ma się co piklić. Hilu, przeniesiemy cię do obsługi zmotoryzowanych. Słyszałeś, tatku? I od razu dostałam awans. Lecę powiedzieć to mamie. Halo, działa to coś? Buk, buk. Tu pan Lament. Zamawiam cheeseburgera. Pan Lament, zamawiam cheeseburgera. Kto? Harmidomscy są już wszędzie. O, cześć, Beniu. Wpadłeś w samą połę na żałty z pukaniem. Wrócimy do tego. Dostałem skargi, że za każdym razem, gdy ktoś zamawia numer drugi, podajesz lipną psią kupę. Wiedziałam, że docenisz ten żałt. O, jak mi błakowało śmiechu z tobą, jak za dawnych czasów. Halo, poproszę numer 2. Już leci! Wiesz co? Przydasz się teraz za kasą. Jest tam kto? Halo! O! Przepraszam za gumowego kurczaka w zamówieniu na wynos. Proszę przyjąć milkshake'a w gratisie. Beniu? Beniu, czy mogę cię pilnie poprosić na zaplecze? Bardzo przepraszam. Spotkanie w toku. Musisz zwolnić Hillę. To nasz najgorszy pracownik w dziejach. A może tak dłuższe szkolenie? Nie ma mowy. Ona wciska klientom sztuczne psie kupy. Tutaj zgoda. Ale szefie, ja nie mogę jej zwolnić. To moja dziewczyna. Beniu, zwalnianie ludzi jest częścią tej pracy. Będziesz musiał to zrobić. Jak nie umiesz, to widać nie nadajesz się na menadżera. Masz przeklapowane. Olek, od jak dawna tu jesteś? Hilu, co robisz w maszynie do szejków? Zatkała się i coś wymagało wymiany. Wycofuję pytanie. Słuchaj, jest taka sprawa. Stój, bo przed tą spławą mam dla ciebie niespodziankę. Ojej, zrobiłaś? Tak, taki drobiazg, żeby ci podziękować za tę płacę, bo doskonale się tu z tobą bawię. Więc? Co to za spława? Bo, widzisz, rzecz w tym, że cię zwalniam. Nie chcę cię nigdy więcej widzieć, Beniu! Beniu? Beniu! Ha? Wszystko w porządku? Więc co to za spława? Taka, że mam dla ciebie nową pracę na zewnątrz. Gratuluję świetnego pomysłu, Benedykcie. Nie muszę już sam nosić tej buły. Padłem na to, gdy skojarzyłem, że Hila ma doświadczenie teatralne. Była najlepszą jałówką jaczką w historii Nabiałolandii. To był bardzo dobry pomysł. Na miarę super asystenta menadżera. Czy to znaczy, że zatrzymam awans? Dziękuję, szefie. To zaszczyt. Chłopaki! Zobaczcie, nie mam już gipsu! Wybacz, Olek! Skoczę może po wózek. Cześć, Honiu. Jak tam praca? Okropnie! Co się stało? Sądziłem, że świetnie ci idzie w sklepie. Bo szło! Aż do tego popołudnia! Ostatni dzień wyprzedaży. Paragon masz w środku razem z próbkami nowego zapachu słodkich ciasteczek czar. Ta spódniczka jest dla ciebie idealna. Nada się również jako poncho. Właśnie zmieniłaś moje życie. Honiu? Dzień dobry, panie menadżer. Jak poszedł comiesięczny remanent? Niedobrze. Niestety brakuje kilku apaszek. Możesz pozwolić ze mną? Będziemy zmieniać ekspozycję? Nie było zmiany ekspozycji. Uważa, że ukradłam apaszki. Co? Dlaczego tak pomyślała? Wszystkie pochodziły z mojego działu i wszystkie zniknęły, gdy ja byłam w pracy. Więc powiedziała, że musi mnie zwolnić. A ja na to, że z czego zwolnić? A ona na to, że to znaczy, że mnie wywala. To strasznie nie w porządku. Honia by w życiu niczego nie ukradła. Jest gorzej niż wtedy, gdy Kiera fałszywie oskarżono o oszukiwanie w kartach. Gdyby tylko ktoś pomógł Honi oczyścić jej imię. Ktoś taki jak my? Zatrzymaj się, Fiono! Otwórz bagażnik. Co? Czemu? Nie, nie zamierzam. Chyba będziesz musiała. Dobra, złapaliście mnie. Pani menadżer, jestem pewny, że się okaże, że ta torba zawiera przynajmniej jedną niebieską sukienkę? Ha? Tak, kupiłam ją po pracy naprzeciwko. Przepraszam panią, wiem, że nie powinniśmy kupować u konkurencji, ale to była taka świetna okazja. Cóż, nie powiem, że aprobuję. Wow, oni je rozdają pół darmo. A mieli w rozmiarze M? Fiono, przepraszamy cię za posądzenie. Takie rzeczy się zdarzają w fachu detektywa. Bywa parę kiepskich rozdań, zanim uda się wygrać w pokera. Nieważne, ja stąd spadam. Tak, proszę pani, popełniliśmy błąd, lecz proszę się nie martwić. Nie poddamy się, póki nie namierzymy tego złodzieja. I bardzo by nam pomogło, gdybyśmy uzyskali dostęp do akt pracowników i listy państwa klientów. Słuchajcie, doceniam to, co próbujecie zrobić dla Honi, lecz nie potrzebuję dwóch poprzebieranych dzieciaków dezorganizujących mi sklep. Więc proszę, trzymajcie się z daleka. Prosimy o jedną szansę! As i Jack nie spoczną, dopóki nie zaprowadzą sprawiedliwości! Czuję się fatalnie, Cezar. Zawiedliśmy Honię i teraz nigdy już nie odzyska pracy. A ja nie rozumiem, jak mogliśmy się w kółko mylić. To możliwe, żeby czytanie komiksów nie czyniło z człowieka detektywa? Widocznie możliwe. Może rzeczywiście jesteśmy tylko przebranymi dzieciakami. Masz rację. Au, to nie był dobry pomysł. O, cześć chłopcy. Przepraszam, ale szukam czegoś do poskładania. Brakuje mi tego. O, mogę to złożyć? Możesz ją wziąć. Skończyłem z pelerynami. To nie musi być peleryna. Można też nosić jako apaszkę. Czekaj, czy ty powiedziałaś apaszka? No racja, co też ja gadam? Nie ta pora roku, Honiu. Może jako pareo na plaży? Nie, apaszka. Czarek, mamy to. Skoro peleryna może być apaszką, to apaszka może być peleryną. Chyba wiem, kto jest winowajcą. Ja chyba też. Honiu, mogę już z powrotem? Mamy sprawę do zamknięcia. Na plaży? Więc to jest moja kryjówka, chwila. Pozwólcie mi wstukać hasło. Pipup, pipup. Apaszki? Mamo, to peleryny superbohaterów. Ojej, ale się porobiło. Dziękuję wam. Nie ma sprawy, przy pani. Można powiedzieć, że sprawiedliwość zatriumfowała. Ach, świetny top! Można go również nosić jako spódniczkę. O, Honiu, nie mogę sobie wybaczyć, że oskarżyłam cię o kradzież tamtych apaszek. Czy mogę ci to jakoś wynagrodzić? A jest tu coś do poskładania? A to co? Ktoś odsprzedaje graty? Nie, to mi wygląda na info od naszej dyry. Z powodu cięć budżetowych kółko muzyczne zostaje zamknięte. Co? Jak można zamknąć kółko muzyczne? Ona nie wie, ile to dla nas znaczy? To musi być jakaś pomyłka. No. Stój, to nasz werbel. Musimy temu zapobiec. Chcemy rocka, rock'n'rolla. Kółko muzyczne jest fantastyczne. Pani dyrektor? Niech pani to zobaczy. Chwilka. Nie mogę się zdecydować. Klonowy liść czy niedźwiedzi pazur? O, tak. Niedźwiedzi pazur. Chcemy rocka! Rock'n'rolla! Kółko muzyczne jest fantastyczne! O nie! To jest kółko muzyczne? Zapewne muszą być na mnie wściekli. Może nie powinna była ich likwidować? Chwila! Bez paniki. Planowała pani ten budżet tygodniami. Odwagi! Racja. Pani dyrektor! Nie oddamy naszego kółka bez walki! Więc proszę słuchać, bo ta piosenka jest specjalnie dla pani! Kiedy dzwonek brzmi, to na gitary czas. Na nowy riff, by dać znać, że muzyka jest w nas. Muzyczne kółko wszystkim dla nas jest. Świat bez niego zginie, więc dla niego gramy fest. Całkiem zgrabny kawałek, ale pani przecież już podjęła decyzję, prawda, pani dyrektor? Pani dyrektor? Ocalić czas, muzykę. Będzie brakować i wam. Tak, ocalić czas, muzykę. Pani dyrektor powie coś nam. Więc ja ocalić czas muzykę. Ja mówię tak, to dyrektorski głos. O tak, ratujmy muzykę! Ratujmy teatr! O mamo! Ratujmy sport! Teatr, matołki! Uważaj, miaśniaku! A wy od teatru czego tu w ogóle chcecie? Jedyne co potraficie to zanudzanie ludzi. A wiecie, co mnie usypia? Patrzenie na wasze bezsensowne uganianie się za piłką. Co? No, a kiedy byście w ogóle ostatnio coś wygrali? Może szłoby nam znacznie lepiej, gdyby nie te nieznośne hałasy dobiegające z sali prób. Przeginka! Doigraliście się! Już woli! Atak! Już ja mam obronie kółka sportowe! Odliczmy. Wyrwa w ścianie. Zniszczony zabytkowy monument. Wymiana podwójnych drzwi. Ile wyszło? No tak, jest źle. Zatem pani dyrektor, wie pani co robić. O, nie umiem. Musi pani. Jest tylko jeden sposób, by pokryć koszty remontu. Będę zmuszona zlikwidować wszystkie kółka zainteresowań. Ale wszystkie? Tak. Kółko kulinarne, kółko origami, kółko do karmiania wiewiórek. Wszystkie kółka. O, w każdym mam kolegów. Ja też mam. Ja tak samo. Pani dyrektor, odpuśćmy nasze 3 kółka. Myśmy się doigrali. Tylko proszę nie likwidować pozostałych. Samiśmy sobie winni, ale nie oni. W takim razie z czego ja mam pokryć koszty napraw? Świetna robota, dziewczęta! Dzięki waszej ciężkiej pracy uzbieraliśmy na remont szkoły i uratowanie wszystkich kółek waszych kolegów. Jej, co za ulga! No widzicie? Udało nam się! Chwiluja, to jeszcze nie wszystko! Wow, to niebywałe! Wygląda na to, że mamy dość środków na wszystkie kółka. Ekstra! To się aż prosi o dobry kawałek. Kiedy tracisz coś, to czasem gubisz szlak. Zrobisz to, co możesz, by dać każdemu znak. Choć sama chcesz poradzić na to coś, ale razem jest lepiej i siły mamy dość. I dlatego gramy razem, no bo razem zrobisz, co tylko chcesz. Tak dlatego gramy razem. Zaśpiewaj z nami, gdy to już wiesz. O, cześć, Beniu! Nie wiedziałam, że też się dostałeś. Hej, Hilu. No, gram Montekiego. O, a ja Capuleta. Znaczy, chyba jesteśmy Włogami. Adepci sztuki, przed wami wasza nauczycielka dramatu, dwukrotnie nominowana do nagrody za reżyserię teatrów Koronnych Gnieja, pani Bernardo! Czy ona się sama zapowiedziała? Ewidentnie tak jakby. Dosyć nie trzeba. Chodźcie, dzieci, chodźcie. Ależ się cieszę, że wystawimy akurat Romeo i Julię. A teraz Capuletów proszę na lewo, a Montekich na prawo. Będziecie próbować oddzielnie. Co? Czemu? Znaczy, czy to naprawdę konieczne? Tak, to wzmoże napięcie dramatyczne. Pamiętajcie, te rodziny się nienawidzą. Chodźmy, pani Kokosku, zajmiemy sobie miejsce obok... Leć, pani Kokosku! O, hej, Beniu! Oglądałeś ostatni odcinek Prawdziwych Mimów w Miami? Tak! Zakochałem się w Magdzie, gdy próbowała zamówić pizzę przez telefon. Dola mima, co nie? Proszę, dzięki niemu będzie mniej bułczało. Dzięki, ban na głód. Dobre! I... akcja! Teraz obciąża ten grzech zdjęty? Niechże go nazad! Chwila. Rozgrzeszony, zdejmę, pozwól. Nie, czekaj. Tam nie ma spacji. Nazad, a nie nazad. Nie. To jest do bani. W ogóle tego nie czuję. Reniu, Sewerynie, to najtrudniejsza część pracy reżysera. Lecz zdecydowałam się poprowadzić Romea i Julię w innym kierunku. Nie zniechęcajcie się, ciężką pracą osiągniecie. Znaczy, nie muszę już więcej tego zakuwać? Uff, wypocę sobie resztki tekstu na WF-ie. Nie lękajcie się, adepci! Sztuka przetrwa dalej. Idealni Romeo i Julia byli z nami od początku. To Benio i Hilo! Obserwowałam was razem i wiem, że wy dwoje będziecie wspaniali! A więc, Romeo i Julio, zacznijmy tam, gdzie skończyliśmy. Od pocałunku! Od pocałunku? Właśnie sobie przypomniałam, że mam dziś wizytę u autodonty. Musimy ścisnąć aparat. Inaczej będziemy mieć Łomea i ślinietę. O. Cześć, Beniu. Cześć. Podobno wypisałeś się ze sztuki. Tak. Dlaczego? Szczerze, Hilu, przez ciebie. Ewidentnie nie chciałaś, żebym ja grał Romea. Nie! Wprost przeciwnie! O! Jedyny powód, dla którego chciałam zagłać, to spędzić trochę czasu z tobą. Serio? Więc czemu szukałaś wykrętów, by mnie nie pocałować? Bo... nie chodzi o ciebie, to... bo... nieważne. Denerwowała się, bo jeszcze z nikim się nie całowała. Panie Kokosku! Co? Ktoś to musiał powiedzieć. Przecież nie ma się czego wstydzić. Benedykt również się jeszcze nigdy nie całował. Pani Jabłońska! O, czemu pani wygadała? No, muszę powiedzieć, że mi ulżyło. Hila nie chciała się zbłaśnić przed tym pani Beniem. A tak między nami dwojgiem podoba jej się chłopak. Serio? Benedyktowi ona też się podoba. Jemu? Znaczy tobie? Sobie myślę, że to początek pięknej przyjaźni. Kto to powiedział? Nim mnie ktoś zobaczy. A? Sam i Mirka. Cześć wam! Jej! Ekstra wzmacniacz. Lampowy czy elektroniczny? Nie wiem, Raju. Ależ tu gorąco. Lepiej, żeby nie stał w słońcu. Pa! Wielkie dzięki za pomoc. Pamiętacie plan? Trzymać znajomych z daleka i dbać, żeby nikt na widowni nie filmował. By to nie wyciekło. Wow, Honiu, dokładnie. Okej, Harmidomscy, jedziemy. No, nie wiem, coś nie mam przekonania. Skarbie nie będą wiedzieć, kim jesteśmy. Dokładnie. Znaczy, ekstra kapele zawsze noszą sceniczny make-up. No, tatuśkowie, rozwalmy tę scenę. Zarki, ale tak się kończy łażenie w mokrej strefie. Och, trzeba znaleźć coś innego. Hej, to włóżmy na scenę. Albo... Hej, maszyna do mgły, karta kapela... Skarbie, ja chyba wiem, co jest grane. Otarcica, makijaż, mgła. Nie chcesz być widziana z nami na scenie. Co? No skąd? Ja uwielbiam z wami grać. O, no dobra. Boję się, że nie będą widzieć we mnie rockmanki, jak mnie z wami zobaczą. Przepraszam. Nie trzeba, rozumiem to. Mamy bardzo różne style muzyczne, co jest okej. I nie musisz z nami grać, naprawdę. Dzięki, tato. Jesteś świetny. Nie stresujcie się tłumem, pokochają was! Kto się stresuje? Ten gość nie! Witam wszystkich! Mamy dziś dla was gratkę? Proszę o gorące brawa dla tatuśków! Hej, Heniu, wszystko gra? Hej, ludziska, bardzo nam przykro, ale zdaje się, że musimy... to co ja!